Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Za chwilę będzie 25, a to oznacza, że zaczyna się Tyflo Przegląd. 20.00, no już prawie 5 i 5 dzisiaj osób. Dzisiaj męski skład w Tyflo Przeglądzie. A w Tyflo Przeglądzie dzisiaj będzie się działo dość dużo, bo konferencja Apple'a trwa właśnie w tej chwili. I coś tam podejrzewam, że uda nam się zahaczyć jakieś tam kilka wieści z tej konferencji. Ja już tak się śmiałem, że dziś będziemy witać serdecznie wszystkich tych, którzy raczej lubią tak. Androida, a nie iOS-a, bo pewnie ci wszyscy, którzy lubią systemy i sprzęty z nadgryzionym jabłkiem, są gdzie indziej. Tym bardziej, że dziś konferencję sobie spokojnie można na przykład na YouTubie oglądać. Jest stream. Tak, to. Więc. Tak, podobno po raz pierwszy na konkurencyjnej platformie od Google'a było, nie było. Prezentuję konferencję. I się nawet Twitter przewinął, że to wideo na YouTubie, nie wiem w jakim sensie, ale jest podobno znacznie lepiej zrobione i znacznie lepiej ogarnięte niż to na stronie Apple'a. I ma chyba tylko ponad 1000 łapek w dół, a 300 tysięcy w górę. No proszę. No jeżeli się nie włącza przypadkowo po chińsku, jak się to zdarzało na streamach oryginalnych z Apple'a, to wszystko jest w porządku. Nie włącza się. Jest po angielsku, wszystko jest jak trzeba. Przez chwilę jeszcze, zanim rozpoczęliśmy program, miałem okazję oglądać. No oprócz konferencji Apple'a była jeszcze ta tak zwana IFA, tak? Owszem. Że kolejne targi, na których działo się troszeczkę i pojawiło się sporo nowych technologii. Oczywiście nie o wszystkich tutaj powiemy, no ale generator newsów było, nie było, jest. Ale zanim newsy, no to oczywiście skład osobowy, jak się rzekło już wcześniej. Jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk, no i ja, czyli Tomek Bilecki. Także no cóż, no pora zacząć ten Tyflo Przegląd, no w zasadzie już się zaczął poniekąd. Nawet już coś tam powiedzieliśmy na temat konferencji Apple'a, jako że jest przez YouTube'a. Także jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie słuchał, a chciałby posłuchać, to oczywiście zapraszamy do słuchania Tyflo Przeglądu. No ale może ktoś by wolał konferencję Apple'owską. Ale my zachęcamy oczywiście do Tyflo Przeglądu. Co w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie? W dzisiejszym Tyflo Przeglądzie najpierw informacje z komentarzy i z maili. Była jedna prośba o audycję, żeby zrobić w zasadzie dwie prośby o audycję, żeby zrobić na temat czytników pieniędzy i nie, jedna prośba, dobrze, żeby zrobić, nie, dwie, dobrze, dwie prośby, żeby zrobić dwie, na temat czytników pieniędzy i żeby zrobić na temat podstaw w Androidzie. Myślę, że uda się to zrobić. Nie wiem kiedy, ale myślę, że uda się to zrobić. Planowałem w ogóle zrobienie takiej audycji na temat podstaw Androida, ale jakoś się nie zeszło. A propos podstaw Androida, to też jest taka ładna publikacja, Tomku, to się możesz przy okazji pochwalić. Pytanie jak z jej aktualnością, bo ona już jakiś czas temu się ukazała, ale... Rzeczywiście jakiś czas temu się okazała. Znaczy w jakiejś tam dużej części to jest aktualne. Może za jakiś czas być nieco mniej aktualne, ale na korzyść w pewnym sensie, bo to taki kolejny newsik, który gdzieś tam jakiś czas temu już się przewijał i o nim jest coraz więcej, że podobno asystent Google już pozwala na telefonach Pixela, będzie pozwalał prawdopodobnie na jakichś innych, nie wiadomo kiedy, na włączanie TalkBacka przy pomocy komendy tej swojej asystentowej, słynnej, której tutaj nie będę mówił, bo może ktoś nas słucha przez na przykład głośnik Google i się włączy. Rozpoznawanie komend. W każdym razie ma coś takiego być. Zobaczymy, czy będzie. U mnie nie działa na razie. U mnie asystent mówi, że asystent jeszcze nie umie włączać TalkBacka, ale wie, że jest coś takiego i wie, że jakby można to włączyć, ale on jeszcze nie umie. Także jest szansa, że kiedyś będzie to umiał. W sumie byłoby fajnie, no ale na razie nie jest. I druga prośba o właśnie aplikację do rozpoznawania pieniędzy, żeby omówić. Tutaj już czego coś używamy chyba. Paweł, ty używasz, zdaje się, Cash Leadera. Tak, tak i moim zdaniem, mimo że cena wiele osób odstrasza, to tu jestem w stanie w pełni powiedzieć, że to jest aplikacja warta swojej ceny, bo to nie jest aplikacja, która się zatnie, zawiesi, tylko aplikacja, z której ja korzystam i ona mnie nigdy nie zawiodła.
Rozpoznaje wiele walut, coraz więcej ich przybywa z każdą aktualizacją, łącznie z bardzo egzotycznymi, jakimiś afrykańskimi, z Ameryki Łacińskiej, gdzieś z Azji, no i oczywiście z Europy. Złotówki jak najbardziej są, nominały są wypowiadane, ale też, co jest bardzo poręczne momentami, są wywibrowywane. Działa to w taki sposób, że mamy na zmianę wibracje krótkie i długie. W zależności od tego, jak wysoki jest nominał, im wyższy nominał, tym więcej jest kombinacji. I to się tak przeplata. Dla przykładu 10 zł krótka wibracja, 20 zł krótka i długa, 50 krótka, długa, krótka i tak dalej. Bardzo przydatne, bo ja bardzo często płacę gotówką w takich miejscach jak jakieś bary, puby, restauracje, takie dość zatłoczone miejsca, głośne, gdzie tej syntezy aż tak dobrze nie słychać, a nie chcemy nic innego akurat w tym momencie telefonem robić, jak tylko rozpoznać pieniądze, więc tak na szybkiego bardzo fajnie się rozpoznaje właśnie tą wibracją. No i radzi sobie z różnymi oczywiście nominałami, i ze złotymi, i z euro, sprawdzałem, że na pewno działa, z innymi jeszcze możliwości nie miałem. Natomiast fajny patent, mimo że troszeczkę tam. Ale aplikacja jest dostępna na Androida. Pytanie, czy na iOS-a też? Na iOS-a też, na iOS-a też. Ja muszę powiedzieć, że z iOS-em to użytkownicy tego systemu jeszcze do niedawna mieli ten komfort, że mogli korzystać z darmowego również czytnika pieniędzy. To się zdaje się Money Reader nazywało. Po polsku czytnik pieniędzy to się instalowało za darmo, zupełnie można było sobie z tego korzystać. Aplikacja sprawdzała się całkiem fajnie. Niestety teraz już tej aplikacji w App Store nie ma. Jeżeli ktoś, zdaje się, że to działa tak, że jeżeli ktoś wykona sobie kopię iTunesem i będzie tego iTunesa używał i będzie robił cały czas kopię, przywracanie za pomocą iTunesa, to tej aplikacji nie straci, bo to jeżeli dobrze pamiętam mechanizm kopiowania w Apple'u, to tak działa, ale jeżeli ktoś na przykład zdecyduje się na przywrócenie swojego systemu za pomocą backupa w iCloudzie, to już niestety tak dobrze nie będzie i tej aplikacji nie będziemy mieli. Z jakiegoś powodu, no prawdopodobnie po prostu autorom już nie chciało się przedłużać konta deweloperskiego i aplikacja została ze sklepu usunięta. Tak więc kto ma, ten ma, kto nie ma, no to też tylko Cash Reader jest do dyspozycji. Nie kojarzę żadnej innej aplikacji, która rozpoznawałaby złotówki. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch czytników pieniędzy, no to Cash Reader działa lepiej. To znaczy, za pomocą czytnika pieniędzy bez problemu rozpoznamy te banknoty, natomiast z moich obserwacji to trwa nieco dłużej i musimy tam trochę bardziej tym telefonem namachać nad tym banknotem, zwłaszcza jeżeli on jest nieco już zniszczony, żeby on nam go rozpoznał. No tak, a w sklepie to może mogą być tak. Tak, a w sklepie mogą być różne. No, mamy telefon, słuchajcie, pierwszy dziś, więc proponuję, żebyśmy go odebrali. Halo, kogo witamy? Witam bardzo serdecznie. Patryk Moziewicz z tej strony się kłania. Witaj, Patryku. Ja dzwonię w takiej sytuacji, ponieważ no, troszeczkę się jednak nagromadziło, a niestety nie miałem tydzień temu jak zadzwonić, natomiast słuchałem waszej audycji jakby z wielką uwagą i chciałem powiedzieć jakby o kilku rzeczach, które się nagromadziły, a natomiast zacznę od rzeczy, o której powiedziałem na pierwszej audycji Tyflo Przeglądu, czyli o swoim podwórku, czyli o grze, o której mówiłem, że miała to wylądować na system iOS, czyli o grze z Chin Dreamland, która to jest przetłumaczona na język angielski powiedzmy w 90% i tak aż właśnie ta gra wylądowała na system iOS. No i w moim obowiązku jest trochę nieco powiedzieć, jak przebiega instalacja tej gry, ponieważ, co jest ciekawe, zwykle się mówiło, że instalacja aplikacji spoza App Store'a jest niemożliwa. A tak, a w zasadzie o tym też gry... mieliśmy powiedzieć, bo tu też próbowaliśmy to instalować i były ciekawe rzeczy. No to właśnie ja chciałem o tym powiedzieć, bo to się da zainstalować. U mnie to działa już powiedzmy drugi tydzień. Na samym początku, jak ten Dreamland w ogóle wszedł na system iOS, to wyglądało tak, że instalowało się ze strony profil, który to wyglądał jak profil deweloperski. Trzeba było w tym profilu, pobierało się ze strony profil, tak jak się ściąga bety iOS-a, te publiczne, nie wiem czy
wiecie, o co chodzi. Jeżeli chcemy instalować betę, to instalujemy profil. I tu się mniej więcej przebiegało to w ten sposób, że klikało się w profilu, że chcemy zaufać deweloperowi tam i była nazwa dewelopera i ufaliśmy temu profilowi i gra Dreamland się nam uruchamiała. Tyle, że niestety miało to taką wadę, że ten certyfikat mógł działać tylko i wyłącznie przez tydzień. Z tego co wiem, konta deweloperskie, ci co mieli deweloperskie konto firmy Apple, no to mogły z tego korzystać miesiąc i ten certyfikat nie wygasał, natomiast im ten certyfikat wygasał i oni co tydzień musieli tworzyć nowy profil, na chwilę obecną zmienili troszeczkę politykę instalacji, że zamiast instalowania profilu po prostu klika się w odpowiedni link install i w tym momencie wyskakuje informacja, takie okienko, że tam strona HTTP jakaś tam chce zainstalować i tam nazwa gry Dreamland. Klikamy w instaluj i wtedy instaluje się po prostu to jakby przez Safari. Nie wiem do końca jak to działa, ale się instaluje i każda aktualizacja przebiega tak, że gra wyskakuje komunikat, że jest aktualizacja, wyskakuje okienko z informacją o Safari, znaczy z przeglądarką Safari i jest ponowna instalacja tej gry w taki sam sposób. Natomiast ja chciałem powiedzieć co do samej gry, no niestety gra używa syntezatora chińskiego Tintin. To jest taki syntezator, który trochę mówi po chińsku, ale próbuje mówić po angielsku. Znaczy coś tam umie po angielsku powiedzieć i da się go zrozumieć, natomiast jest problem, jeżeli chodzi o liczebniki, o liczby. No liczby niestety są czytane po chińsku. Ja już przez to, że się trochę w to ograłem, no się troszeczkę liczebników chińskich nauczyłem. No ale są też wyrazy, gdzie on ma problemy z odczytaniem. Nie wiem dlaczego to nie wspiera voice-overa. Mówiąc w skrócie, gra wymaga mimo wszystko jakiegoś tam troszeczkę zaangażowania użytkownika również w mowę. Jakąś chińską odrobinę. To znaczy się, nie wiem jak jest w przypadku Androida, bo z tego co wiem od użytkownika, który grał w to na Androidzie, to gra obsługuje ten screenreader, choćby komentarz screenreader, który w jakimś stopniu jest przetłumaczony na język angielski. Podobno tam nie ma polski problemu. Tak, na wersji androidowej można zmienić syntezę na systemową i to działa. Trochę trzeba się z tym namęczyć, nie jest to oczywiste, bo te gesty ja na przykład rozpracowywałem troszeczkę sam. Domyślnie jest ten Xunfei, tak? Xunfei TTS. Natomiast da się go przełączyć na systemowy jak najbardziej. Ja już nawet akapelą czy Google TTS-em w tą grę coś tam grałem. Ale że nie jestem jakiś zaangażowany specjalnie, to tam nie połapałem, nawet nie dotarłem. Natomiast udało mi się dowiedzieć od twórców, tak nie wiem do końca na ile to jest, no bo ja chciałem tak powiedzieć troszeczkę nieoficjalnie, że miałem mały udział, niewielki, ale jednak miałem, jeżeli chodzi o tłumaczenie Dreamlandu. No, taki malutki, troszeczkę obiektów do samej gry przetłumaczyłem. Natomiast z tego co wiem, fabuła ma być przetłumaczona w całości, czyli jeżeli chodzi o zadania fabularne, które nie są przetłumaczone, to ma się stać. No i twórcy chcą, z tego co wiem oficjalnie, żeby ta gra wylądowała w App Store i jak ona wyląduje w App Store, będzie mieć wsparcie dla voiceovera. Dla voiceovera. Tak, no tyle tak. Udało mi się dowiedzieć. No zobaczymy co będzie dalej. Natomiast da się grać, jest to jak najbardziej możliwe. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć a propos dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Miranda i Facebook. Wiem mniej więcej jak twórcy Mirandy mogliby ten problem rozwiązać, bo wiem jaki komunikator nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam Facebook ich blokował. Mam tutaj na myśli komunikator fajny, niestety dostępny tylko i wyłącznie na systemach operacyjnych Linux. Wielka szkoda, mam tu na myśli Pidgin. Bo Pidgin to jest również multikomunikator, tak jak Miranda. Natomiast dlaczego Facebook go nie blokuje? No dlatego, że Pidgin jest napisany w taki sposób, że przedstawia się Facebookowi jako klient na Androida. Mirandy, klient, wtyczka Mirandy parsuje w jakiś sposób stronę i to się może Facebookowi nie podobać. Natomiast Pidgin działa, przedstawia się, ja jestem klient Androida. Patryku, momencie... ja mam pytanie, bo mówisz to nam, a czy zgłaszałeś to twórcom Mirandy?
Nie, bo dowiedziałem się o tym kilka dni temu. To proponuję, żeby to zgłosić, bo my z tym nie będziemy w stanie wiele zrobić, ale twórcy, a i owszem. Wiem, ja po prostu tylko mówię, jaka jest sytuacja. Na GitHubie można, jeżeli ma się konto, można zgłosić problem, można zgłosić issue i coś możesz może nawet z tym być napisać zrobione. Patcha. A poza tym jest też chatroom na Jabberze. Możesz wejść do pokoju i też zgłosić sugestie bezpośrednio deweloperom na Jabberze. Także polecam ja to po zrobić. Prostu tylko, ja po prostu zasugerowałem, bo po prostu dowiedziałem się o tym, jak działa plugin. Tak, Patryku, tak ale obawiam się, że niewłaściwym adresatem jesteśmy my. Więc, ale dzięki za informację, dokładnie, żeby nie było. Tylko po prostu no my z tym nic nie zrobimy, ale liczymy, że po prostu zgłosisz to we właściwe miejsce również, oprócz tego, że informujesz Postaram nas się. O tym. Jeszcze jest taka jedna rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, bo tydzień temu było tutaj poruszane, troszeczkę było mówione o programach antywirusowych i a propos Defendera, programu Windows Defender, który jest wbudowany w system operacyjny Windows, że tak naprawdę, no że jakieś tam badania były przeprowadzone z firmy AV i która wykazała skuteczność programu, tego programu, że jest najbardziej skuteczny. No ja akurat mogę powiedzieć tylko tyle, że ja osobiście korzystam z antywirusa AGDATA. W Windowsie Defenderze akurat miałem taką sytuację, że Windows Defender niestety przepuścił mi i to miało dosłownie jakieś, nie wiem, 3 miesiące temu chyba miejsce, że Windows Defender tak naprawdę przepuścił pliki, których przepuszczać nie powinien. Znaczy u mnie tak akurat była taka sytuacja, że wykryła coś GDATA, a Defender tego nie wykrył. No, natomiast no to może być... Pytanie, czy to był faktycznie wirus, czy to był jakiś tak zwany fake. No to znaczy to był chyba, to był niestety wirus, zagrożenie. Bo jak podejrzewam, że to mógł być wirus, dlatego że jak miałem, po prostu zainstalowało mi się przypadkowo jakieś oprogramowanie, które nie tyle co spowalniało mi komputer, ale sprawiało, że po prostu mi ginęły pliki z dysku i to już nie miało akurat miejsca. To nie miało akurat miejsca, bo też była afera, jeżeli chodzi o system operacyjny Windows 10, że tam jakaś aktualizacja była taka, że pliki ginęły z dysku C. Nie, to ja już miałem jakby nowszą wersję tego systemu. Natomiast ja słyszałem, że niestety ten Windows Defender, jeżeli chodzi o te badania, to też trzeba takie patrzeć z przymrużeniem oka, moim zdaniem. No to wiadomo, no, niektóre... że zawsze będzie taka, może być sytuacja, w której antywirus coś przepuści. Nie ma systemów antywirusowych nieomylnych i ja w tym momencie gorąco polecam taką stronę, którą myślę, że część osób zna, ale to się przydaje szczególnie w sytuacji, gdy mamy jakieś pliki, dostajemy je na przykład od nie do końca zaufanego źródła, a jednak chcielibyśmy je otworzyć. No wiadomo, że można tam próbować jakichś maszyn wirtualnych i tak dalej, ale tak przede wszystkim to pierwszą rzeczą, jaką z takim nieznanym nam plikiem warto zrobić, to przeskanować za pomocą takiej strony jak virustotal.com, virustotal.com, tam w użyciu jest ileś silników antywirusowych i możemy sobie potem po przesłaniu takiego pliku w eleganckiej tabelce, jak dobrze pamiętam, zapoznać się z wynikami, co tak, tak. Na temat danego pliku sądzi jaki silnik antywirusowy. No wiadomo, że nie zawsze da się to sprawdzić, ale często warto jednak mimo wszystko tego użyć. Dlaczego jeszcze bym ja osobiście... Tu też nie należy się jeszcze przejmować, jeżeli dostaniemy na przykład na 30 silników, że jeden czy dwa mają wynik pozytywny, czyli że coś znalazły, bo po prostu na tyle silników praktycznie zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, znajdzie się jeden, który się z tego czy innego powodu do tego programu doczepi. Więc jeżeli jeden uznaje, że coś jest nie tak, to raczej można to przepuścić. Jeżeli uznaje połowa, no to jest
jest się czego obawiać. Jeszcze tak powiem, dlaczego bym osobiście nie polecił akurat tego antywirusa, właśnie jeżeli chodzi szczególnie o osoby, które, nie wiem, płacą często rachunki przez internet, znaczy robią jakieś przelewy, czy na przykład mają jakieś firmy. Windows Defender, przynajmniej ja nie zauważyłem, jeżeli chodzi o inne przeglądarki typu Chrome, nie wiem, Mozilla, Firefox, nie mają czegoś takiego jak monitorowania stron, które odwiedzamy, i nie mają monitorowania bankowości, co ma na przykład Kaspersky. Znaczy, słuchajcie, o antywirusach to w ogóle można robić szereg programów, audycji, nawet książek, bo po prostu to jest temat rzeka. I tu się naprawdę można tutaj całą audycję tak naprawdę stracić. No, znaczy, no nie stracić, ale poświęcić. Całą audycję można tutaj mówić, poświęcić na omówienie antywirusów. No to kiedyś myślę, że zrobimy. Pogadamy sobie o antywirusach, bo czemu by nie? Ten temat już kiedyś był poruszany na antenie Tyfloradia, ale temat jest... Tylko to się ciągle aktualizuje w pewnym sensie i to jest trochę problem. Czy coś byś jeszcze chciał, nie wiem, nam tutaj powiedzieć, bo... Jest jakiś jeszcze na temat czegoś? Dobrze, to ja myślę, że to wszystko, to jakby miałem w tej kwestii do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakby poprzednie tematy. Także bardzo dziękuję. Dobrze. No to tak, dziękujemy Ci, Patryku, za głos w dyskusji. Natomiast jeszcze mamy tutaj komentarz u Grzegorza pod audycją. Co do nowości w NVDA. Pojawiły się dwa nowe głosy, chodzi o ESPiK. Wydaje mi się, że nie było ich w poprzedniej wersji. Nie wiem, jakie to są głosy, podobno są dwa nowe. Jak ktoś lubi ESPiKa i nowe ich głosy oglądać, co tam się pojawiło, można sobie poszukać. Tymczasem jesienią iTaxi, aplikacja, o której tutaj już była mowa, ma dostać poprawki dla niewidomych. Mówiliśmy, że były testy aplikacji iTaxi i ta aplikacja iTaxi dostanie, przynajmniej ma dostać jesienią jakieś tam poprawki. Rzeczywiście nawet dzwonili do mnie z iTaxi, pytali o wyniki testów. Ja tam jakoś tam testowałem iTaxi, aplikację. Także no, jest szansa, że rzeczywiście coś z tego będzie. Zobaczymy co. No ale no... Na kilku nawet portalach różnego rodzaju jest o tym informacja. Jeżeli ktoś szuka szkoleń komputerowych, to może teraz się starać. Ja myślę nawet, że napiszę tutaj, znaczy powiem tutaj w audycji o kilku takich szkoleniach, tylko że ich jest dość dużo w różnych miastach. Jest taka grupa na Facebooku, niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem. Tam jest dość sporo informacji na ten temat, plus oczywiście można szukać w lokalnych Polskiego Związku Niewidomych, jakichś tam kołach, można szukać po firmach tyfloinformatycznych, one czasami to organizują, także warto tutaj, jeżeli komuś takie szkolenia komputerowe się przydadzą, warto sobie czegoś poszukać, bo jest sporo tutaj teraz jakichś tam ogłoszeń widzę na ten temat. W ogóle ogłoszeń na ten temat jest sporo, ale odnoszę wrażenie, nie wiem jak wy, że tego się zrobiło trochę więcej. Może ze względu na program Aktywny Samorząd, może na jakąś, powiedzmy, rzeczywistość projektową, nie wiem. W każdym razie teraz wydaje mi się, że jest tego dość dużo, stosunkowo przynajmniej. Dużo, znaczy ja myślę, że zawsze to gdzieś było. Te jakby sam pomysł nowy nie jest, natomiast fajnie, że pojawiają się różne jakieś takie organizacje, że to nie jest na przykład, nie wiem, tylko Polski Związek Niewidomych, albo tylko fundacja tam konkretna, tylko że nagle wyskakują różne takie organizacje, mniej, bardziej znane, które chcą zrobić coś, chcą czegoś nauczyć, chcą jakiś kurs poprowadzić. To i wiecie, przynajmniej teoretycznie oznacza, że coraz więcej specjalistów mamy, bo chcę w to wierzyć, że za takie szkolenia zawsze biorą się specjaliści, którzy rzeczywiście znają się na tym, co chcą przekazać, i jeżeli tak istotnie jest, to cieszy. Rzeczywiście. Mam na to nadzieję. Także no, można sobie obadać temat. Natomiast iTaxi wrócę na chwilę, Tomku, bo też, no my tego nie wprowadziliśmy w newsach, ale teraz mi tutaj wskoczyło do głowy, że też w tym tygodniu chyba, przynajmniej oficjalnie, z bety wyszła nowa aplikacja Portal Pasażera.
I ona jest dostępna na Androidzie i iOSie, i przynajmniej na Androidzie przyjemnie się z tego korzysta. Wygląda to troszkę jak aplikacja e-podróżnika. Można wyszukiwać połączeń, można się doczytać nawet tego, jakie tam wyniki nam wyszły, gdzie te pociągi podjeżdżają, który peron, tak dalej, więc jest wszystko spoko. Jedyne co, to gdy chcemy kupić bilet, jesteśmy przekierowywani na stronę. Nie da się w aplikacji samej bezpośrednio dokonać zakupu, więc jeżeli ktoś chce kupować bilety przez aplikację w takim interfejsie aplikacyjnym, no to raczej Skycash. Albo Co ciekawe, Bilkom. też. Albo Bilkom. Co ciekawe, też została Albo udostępniona Koleo, w bo to też chyba Albo Koleo, innej. tak. Ale Tak, chyba tylko Koleo Koleo to nie sprzedaje chyba na Skycash. wszystkich przewoźników. I tam przez jakiś czas był Haspel Regio jakiś problem, ale chyba wróciło potem. Tam z tym były jakieś przeboje. A Zresztą czy z tymi Koleo podaje przewozami jakoś dwa regionalnymi w perony. naszym przypadku i tak jest najmniej problemów z tego, co wiem, bo z reguły u tych regionalnych przewoźników możemy spokojnie kupić bilet u konduktora i tu nie powinno mieć problemów, a że miejsca i tak są nierezerwowane, to tutaj To prawda, jakby jeżeli chcesz nie to zrobić powinno to stanowić bezgotówkowo, to raczej problemu, tak aplikacja. w razie Możemy, czego. nie możemy. Niby możemy, ale z drugiej strony mi osobiście mało wygodniej jest bawić się w gotówkę, zwłaszcza, że to jakieś groszówki i tak dalej, szukać tego potem. Ja wolę zdecydowanie użyć po prostu apki, użyć No to Skycasha, się zgadza, to kupić fakt. i tyle. Natomiast z innej beczki też, że jakimś innym torem powstała inna aplikacja, rozkłady PKP chyba się w sklepie Play nazywa. I to Tak, ja jest też tego używam. aplikacja do polskich kolei, która wygląda kropka w kropkę jak aplikacja na zachodzie. Nawet widać po nazwie jakby paczki, po nazwie tego w sklepie Play, że tworzył to Havas, czyli ta europejska, ta niemiecka, tak, czy szwajcarska sieć koordynująca połączenia kolejowe. I rzeczywiście ta aplikacja tak samo wygląda jak DB Navigator Deutsche Bahn niemieckich kolei, jak aplikacja kolei belgijskich, luksemburskich, chyba też austriackich. No jedyne co, to są tam pewne błędy. Trochę dziwnie jest podawany na przykład peron i tor. I Tak. nie da się kupić biletów. Też nie ma tam takiej opcji. Jest to aplikacja dość prosta, która na dobitkę chyba nie miała. No wyszła, ale od tego czasu chyba nie miała specjalnie jakichś aktualizacji, które by ją jakoś poszerzały. Po stronie Trochę klienta szkoda. nie, natomiast na pewno są jakieś aktualizacje po stronie jakiegoś serwera, bo na przykład swego czasu aplikacja miała taki błąd, przynajmniej na Androidzie, który gdy szukałem połączeń, wyświetlały połączenia godzinę później, tak jakby był tam jakiś problem z czasem uniwersalnym. Teraz ten błąd zniknął, mimo braku aktualizacji aplikacji, więc podejrzewam, że to jest gdzieś coś na serwerze, tam mogą trwać jakieś prace. W każdym razie akurat z tej aplikacji ja korzystam, jakoś mi się bardzo podoba, bo jest taka dość fajna, przyjemna i Jest dostępna przede wszystkim i spełnia wszystkie wymogi chyba Material Design. Ona ma i szufladę nawigacji taką otwieraną, i jakieś zakładki, i wszystko się z menu ładnie wywołuje. Wszystkie pola są podpisane, przyciski też. Nawet mamy komunikaty po wyszukaniu połączeń, że połączenia zostały załadowane i tak dalej. Więc I co mi ciężko się zrobione. podoba w tej aplikacji, to, że jeżeli sobie znajdę jakieś połączenie, to bardzo szybko mogę do niego wrócić. Na przykład teraz jeszcze dość często jeździłem jeszcze częściej na pewnej trasie i mogę sobie bardzo szybko, bez zapisywania nawet tej trasy do ulubionych, znaleźć takie połączenia i w razie czego wyszukać jakichś tam informacji na ten temat. I to mi się bardzo podoba, typu odjazdy ze stacji jakiejś tam, Warszawa Centralna na przykład. I mogę sobie bardzo szybko, nawet właśnie bez zapisywania i do ulubionych, mogę to sobie jakby szukać, tak? I te ostatnio wprowadzone stacje, ostatnie połączenia, ostatnie różne rzeczy są. I tego mi brakowało w ogóle w tych aplikacjach od kolei polskich państwa, bo tam oni zmuszali, żeby dodaj do ulubionych i to wtedy dopiero działało. Tutaj nie trzeba tego robić. I to akurat mi się podoba. Ja jeszcze dodam a propos aplikacji Portal Pasażera, dlaczego te aplikacje tak naprawdę warto zainstalować i co te aplikacje wyróżnia. Ta aplikacja jest, z tego co mi przynajmniej wiadomo, gdzieś najbliżej, że tak powiem, głównego źródła informacji, bo ona jest tworzona przez samo PKP i tam tych danych jest mimo wszystko najwięcej, bo tak, po pierwsze mamy perony. Po drugie, mamy bardzo szczegółowe dane
o stacjach na przykład pośrednich, co jest fajne, bo możemy sobie wpisać na przykład następną stację niż tą, na którą jedziemy i sobie popatrzeć, jak długo pociąg będzie nam na stacji stał, bo to nam pozwala zaplanować, ile będziemy mieć problemów z tym rozkładzie, jest akurat też ta informacja jest. Tym jak bardzo się musimy spieszyć i tak dalej. I trzecia rzecz, która też się przydaje, to są informacje o utrudnieniach, o opóźnieniach. Mamy informacje po pierwsze, jakie są opóźnienia obecne pociągu, po drugie, jakie są opóźnienia planowane pociągu na poszczególnych stacjach. Po trzecie, jeżeli aplikacja wie o jakichś utrudnieniach, które gdzieś tam na stacji są, to przy wynikach, przy konkretnym połączeniu pojawi nam się taki specjalny przycisk. Ten przycisk możemy kliknąć i nam się wyświetli. Ja na przykład ostatnio właśnie jechałem pociągiem i używałem właśnie tej aplikacji i mi się pojawił przy trasie przycisk utrudnienia i się dowiedziałem, że awaria sieci trakcyjnej na tej stacji, ruch wstrzymany do tej godziny, więc może być problem. Może być problem. No tak, to rzeczywiście jest jakaś ciekawa informacja. Jestem ciekaw, czy któraś z aplikacji pozwoli wyświetlić to, co miała słynna aplikacja, która została z dużym hukiem zamknięta, czyli mój pociąg, dostępną informację na temat składu pociągu, że na przykład na początku jest wagon 8, potem 7, 6, 5 do pierwszego, albo odwrotnie, albo jeżeli jest taki skład ze starych wagonów, to był wagon naszego 10, 12, 13, 14, 16, 18 i 21, bo takie też się zdarzają składy. I też wtedy można było sprawdzać. Ciekaw jestem, czy jakakolwiek aplikacja coś takiego pokaże. A dobrze by było, gdyby niestety pokazywała. Bo niestety czasem to te informacje stacyjne, zależy gdzie, ale w niektórych miejscach są strasznie ciężkie do zrozumienia. To się zgadza, czasami, nie na wszystkich no, jest poprawnie mówione i generalnie wiadomo. Tak, właśnie są błędy czasami, też to słyszałem, że podają w takiej kolejności, a przyjeżdża pociąg, są zupełnie w innej i trzeba lecieć na drugą stronę stacji. Także to w ogóle było bardzo zabawne, że aplikacja zupełnie niezwiązana z PKP podawała te informacje, a oficjalne programy takich informacji nie mają, także no zobaczymy, jak się będzie rozwijał ten portal pasażera i rozkład PKP. Tych aplikacji jest już, na szczęście się to robi coraz więcej tych aplikacji. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Aplikacja wyszła ze stadium bety w końcu, można powiedzieć. Zobaczymy, co się będzie zmieniało i w razie czego, czy się będziemy dawać znać. Może zrobimy w ogóle osobną audycję na temat tych aplikacji, bo myślę, że warto. Bo to są rzeczy, z których się korzysta. O Bilkomie już jest aplikacja, ale tylko na Androida, więc może czas na jakąś taką bardziej podsumowującą audycję. To co, może byśmy przeszli na przykład troszkę bardziej do rozrywki, bo tu mamy kilka takich rzeczy, chyba że ktoś by coś jeszcze chciał dodać? Nie, spokojnie, nie. Myślę, można dalej. Myślę, że teraz możemy pograć sobie w kółko i krzyżyk. No właśnie. Bo tu Piotrek znalazł ciekawą informację. Tak, dokładnie. Firma znana wszystkim Altix wyprodukowała grę Kółko i Krzyżyk. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za gra, to w niej może grać dwóch graczy. Polega ona na tym, że trzeba po kolei, każdy jakby stawiając kółko albo krzyżyk, zależy kto, którą figurę wybierze, trzeba ułożyć je trzy w pionie, w poziomie albo na skos. Żeby były one kolejne na skos w pionie i w poziomie, no i ta osoba, która pierwsza to zrobi, wygrywa tą turę gry. No i do tej pory właśnie nie było takiej gry, że tak powiem, wersji takiej materialnej do kupienia. Od niedawna pojawiła się właśnie w firmie Altix. Jest ona zrobiona z drewnianej takiej podstawki. Drewniane są też takie pałeczki, które oddzielają te pola, więc wiemy gdzie możemy stawiać figury. Jest 9 pól, czyli to jest takie standardowe. Klasyczne kółko i krzyżyk. Tak, klasyczny, dokładnie. Powiem tyle, jeżeli nie było, to na pewno nie było w Polsce, bo ja szczerze mówiąc mam taką grę, ale ona jest rzeczywiście w wydaniu, jak dobrze pamiętam, ja ją dostałem gdzieś tam ze Stanów. Także ale powiem szczerze, to aż dziwne, że nikt do tej pory nie wpadł na to, żeby zrobić planszę do tak prostej gry.
Dokładnie, no nie? Tak proste i... My tu i Chińczyka przecież mamy i jakieś inne tam no wszystko rzeczy. Tak, znaczy Chińczyka mamy, ale tak naprawdę mamy tylko kilka tych gier takich. To jest, nie wiem, z 5-6, bo tam rewersji Chińczyk, tak, tak. Jakiś tam młynek, no szachy oczywiście, no, szachy, więc warcaby w pewnym sensie. Jeszcze kiedyś był Eurobiznes taki, fundacja to pewno tworzyła, ale... Ja mam tą grę, bo akurat udało mi się ją kupić, ale chyba padła ta fundacja niestety, więc... Ale tego jest naprawdę kilka tych gier, dokładnie. To jest przecież masę, no, nawet to, takich, tak. Które wszyscy znają, nie wiem, statki na przykład, tak? Statki mam brajlowskie, mam dostosowane. Tak, mam i to ja też, planszę też do statków, tej fundacji. Ja planszę do statków zawsze na kubarytmach układałem. Aha. No tak też no można. Też tak można, też tak można. Mi się marzą skrable. No mi też, tak, skrable byłyby fajne. Kółko i krzyżyk też sobie można samemu bardzo niskim kosztem w bardzo prosty sposób zrobić i to nawet wbrew pozorom nie potrzebujemy do tego za bardzo widzących. Jako osoba niewidoma jesteśmy to też w stanie bez jakiegoś większego problemu zrobić. Chociażby bierzemy kartkę, bierzemy jakiś ostrzejszy przedmiot, który potrafi wytłoczyć, że tak powiem, linię taką bardziej wypukłą i wyczuwalną. Rysujemy tak mniej więcej cztery takie kreski, żeby sobie utworzyć planszę. Bierzemy po kilka obiektów takiego samego typu. To mogą być, nie wiem, guziki, baterie, nawet jakieś kawałki nitki, cokolwiek. I po prostu możemy grać. No, jak tak, mamy tak, też więcej widzących i więcej zapału, kawałek kartonu, pistolet z kleju na gorąco i mamy coś zdecydowanie lepszego, a zapłacimy za to złotych, podejrzewam, że mniej niż 10. I to tak, jest jedna tutaj... rzecz, natomiast jeszcze jest druga rzecz, to w ogóle a propos rysunków, bo podejrzewam, że większość z was kojarzy te folie do rysowania, które się kupuje. Tak, też właśnie taką wersją bardzo, ale naprawdę bardzo budżetową. Idzie się do sklepu, kupujecie reklamówki, tylko te nie jednorazowe, tylko te takie bardziej foliowe, znaczy no to takie grubsze. I trzeba to położyć na jakimś kawałku gumy albo czegoś takiego elastycznego. Na przykład na odwróconej, wycieraczce. Znany patent, który stosowałem, a ja powiem jeszcze, że oprócz tego, Tomku, o czym powiedziałeś, to można też zastosować, na przykład, pamiętacie, takie koszulki były do segregatorów, w które się wkładało. O, to może być jeszcze lepsze. Tak, bo przy okazji, słuchajcie, bo nam to przy okazji zadziała jak ksero, jeżeli tej koszulki nie rozetniemy i będziemy mieli po dwa rysunki, jak odpowiednio mocno przyciśniemy. To jest jedno, ale jeżeli jest koszulka przeźroczysta, to nam osoby widzące mogą różne rzeczy też przerysowywać z kartek chociażby. Też prawda. Na tych koszulkach. Też prawda. No, tak. I na tych koszulkach ja sobie wyobrażam, że to może być świetna folia w ogóle do rysowania. Lepsza od tej... Bardzo fajnie się na tym rysowało. Ja dość dużą część podstawówki i gimnazjum przeszedłem na tych koszulkach, kiedy była geometria i kiedy trzeba było coś tam rysować. Także to polecamy, takie różne triki na proste gry. W ogóle może ktoś z państwa tutaj mógłby coś w komentarzach albo w mailu nam jeszcze podrzucić jakieś triki. Może zrobimy tyflopodcastowe centrum trików na życie codzienne, powiedzmy. Za moich czasów jeszcze w ośrodku to takie kwestie związane z rysunkami to się robiło na gumie i na kartce brajlowskiej po prostu. To oczywiście wiadomo, wychodziło na odwrotnej stronie. Ale tak, bo to przeważnie tylko folia jest o tyle lepsza, że folia się dużo łatwiej wygina i dużo jest to bardziej wyraźne niż na kartce brajlowskiej. Kartka za to miała taką zaletę, że dało się to potem ewentualnie wsadzić do maszyny i podpisać. Folię też. Folię też pisałem na folii. Ja też. Da się. Im grubsza folia, tym lepiej, ale da się. I mało tego... Tak, da się nawet na takich skoroszytach, na takich okładkach też kiedyś pisałem. Jeżeli chodzi o podpisywanie na przykład różnych rzeczy. Są takie taśmy dwustronne, nawet nie dwustronne, jednostronne, takie taśmy, nawet arkusze takiego klejącego papieru, z którego się odkleja dolną warstwę, też takiej folii.
I na tym też można sobie pisać na maszynie i potem wyciąć kawałki, odlepić tą warstwę spodnią i nakleić. I wtedy to nie potrzeba żadnych... Papier kolorowy, to dzieci małe często na jakieś plastyki i inne podobne przedmioty używają. Każdy sklep z takimi artykułami powinien to mieć. I to jak najbardziej maszyny potrafią, jakieś przyczepianie sobie nalepek na drzwi, etykietek. Papier czegoś, tak, tylko typu. Dlatego mówiłem o folii, że folia jest znacznie bardziej wytrzymała niż papier. I na folii naprawdę podpisałem sobie 20 lat temu jakieś tam płyty i te płyty do tej pory są podpisane w taki sposób i te napisy się nie ścierają, a przynajmniej dużo mniej się ścierają niż gdyby to było na kartce. Także to taki no też tak, trik. No tak, ale jakbyś komuś chciał bawić, to na stronie altix.pl mogą taką grę kupić. Właśnie plansze jeszcze nie dokończyłem, są koła i krzyżyki, tak? No i mogą taką grę kupić, kosztują na 129 zł. Oj, a to można kupić za 129 zł, albo można właśnie narysować sobie tak, kilka linii dokładnie. I mieć to samo. W sposób, i mieć to samo. Tymczasem coś, co nie bardzo da się chyba zrobić po swojemu, Google... I zaraz powiem, dlaczego mówię o tym na tyflo przeglądzie. Google bierze się za próbę rozpoznawania języka migowego. I to jest, myślę, nas o tyle ciekawe, że no, my nie jesteśmy w stanie tego języka migowego za bardzo rozpoznać. To znaczy, są oczywiście systemy migania na dłoni, ale jeżeli powiedzmy, chcielibyśmy się porozumieć z osobą niesłyszącą, która zna ten klasyczny migowy język, będzie problem. Jeżeli Google będzie umiał rozpoznać język migowy, no to myślę, że jest szansa na to, że będziemy mogli w stanie porozumieć się z osobą niesłyszącą, która przynajmniej jest w stanie jakoś tam, nie wiem, z ruchu warczy, nie wiem zresztą, może to będzie w drugą stronę też jakoś działa, ale podobno powstaje możliwość rozumienia migowego tekstu i jakby w ten sposób też będziemy mogli sobie jakoś czasem pomóc. Myślę, że to się komuś może ewentualnie przydać. Komentarzy nie ma, przynajmniej jest tutaj. To co, przechodzimy do następnego punktu programu, czyli do Człowieka bez barier. Tak. Trwa zgłaszanie kandydatur na Człowieka bez barier. Tak, dokładnie. Integracja po raz 17 szuka właśnie Człowieka bez barier. Mogą to być osoby, które są aktywne społecznie, działają na rzecz właśnie osób też niepełnosprawnych i które są wzorem do naśladowania. Kandydatów może zgłosić każdy. Do 23 września trwa zgłaszanie tych kandydatów. Patronat honorowy objęła żona prezydenta naszego Rzeczypospolitej Polskiej. No i można więcej informacji oraz jak zgłosić kandydata możemy znaleźć sobie na stronie pzn.org.pl. No to tyle, zobaczymy. Chodzi o... Tak, zobaczymy, no tak, kto tym razem zostanie się nagrodzony. Co będzie działo i kto tym razem. Kogo wybiorą, dokładnie. Zdaje się, że ty, Michał, byłeś kiedyś Człowiekiem bez barier, albo mi się tylko wydaje. Nie, ja to idola dostałem. A nie, tak, ty dostałeś no idola, tak. Rzeczywiście. Różne nagrody. Widziałem tą statuetkę. Tak. No tak, no to jakby ktoś jeszcze chciał zobaczyć albo statuetkę, albo w ogóle próbować coś sobie pójść w jakieś miejsce, to austriacki startup coś przygotował. A propos. Owszem, DreamWaves szykuje aplikację, która ma być według artykułu, który tutaj mnie o tym poinformował, podobna do Soundscape Microsoftu, czyli ta aplikacja, która jest póki co niedostępna w Polsce, a która w sposób binauralny za pomocą dźwięku trójwymiarowego przestrzennego i sztucznej inteligencji informuje nas, jak mamy iść z miejsca A do B, kierując nas no właśnie z konkretnej strony. Jeżeli coś znajduje się po lewej, otrzymamy informację z lewej strony, przy założeniu, że mamy na sobie słuchawki stereofoniczne, które to dobrze oddają tą przestrzeń. I także odległość będzie respektowana, czyli jak coś jest dalej, to będziemy to słyszeć dalej, jeżeli coś jest bliżej, będziemy słyszeć bliżej. No i początkowo aplikacja ta ma po prostu nas prowadzić. Będzie podawała wskazówki nawigacyjne właśnie z różnych stron w przestrzeni i też z różnej odległości. Natomiast z czasem w kolejnych wcieleniach, w kolejnych wersjach mamy mieć do dyspozycji
rozpoznawanie za pomocą rozszerzonej rzeczywistości i aparatu przeszkód, które stoją na naszej drodze, no oraz rzeczy, których możemy szukać, czyli drzwi, jakichś bankomatów, ale także na przykład hydrantów, jakichś drzew i tak dalej, które mogą nam przeszkadzać. I również będziemy słyszeć w formie dźwięku rozlegającego się z tej strony, z której stoi przeszkoda, z której widzi ją aparat, będziemy słyszeć, cóż tam na naszej drodze stoi. Chyba też z nazwy będą te przedmioty oznajmiane. Aplikacja w pierwszej wersji ma się ukazać do końca roku i startup ma tu silne wsparcie, bo wspierani są z funduszy rozwoju gospodarki austriackiej, więc nie byle kto, sam rząd państwa do tego interesu dopłaca. Nie wiesz, na jakie platformy to będzie? Nie wiem. Nie było tutaj napisane, natomiast praktyka podpowiada, że to może być iOS. Bo, też tak myślę, ale zobaczymy. Bo raczej tam na zachodzie i no u nas też zresztą więcej jest użytkowników mimo wszystko iPhone'a i on bardziej jest w świadomości deweloperów takich rozwiązań rozpowszechniony. Są rozwiązania, które powstają wpierw na Androida i potem dopiero gdzieś na iOS'a, ale mimo wszystko to jest jeszcze mniejszość i to bardziej jest podyktowane jakimś dostępnością dla deweloperów konkretnej platformy albo ograniczeniami jakimiś sprzętowymi, albo chęcią dostosowania też sprzętu, czego iPhone aż tak łatwo nie umożliwia. Ale nie wiadomo, może będzie to i na obie platformy, trzeba będzie poczekać się dowiedzieć. Dokładnie, bo to może być w ogóle fajne tak do przetestowania. Zastanawiam się, na ile użyteczne będzie to na dłuższą metę, ale na pewno przetestować to i sprawdzić, jak to się będzie w praktyce korzystało z takiej aplikacji, warto. Tak. Zwłaszcza, że już powstała, no może nie aż tak bardzo podobna, ale jednak aplikacja na Androida do wykrywania przeszkód SuperSense, z której czasami gdzieś tam korzystałem, choć bardziej z ciekawości, ale no jest w tym jakiś no coś to ma w sobie takiego, że to może to działać. Jakoś tak no dokładnie? Jest... W sensie to było autentycznie użyteczne w życiu codziennym, czy po prostu bardziej jako zabawka? Znaczy powiem ci tak, on ma dwa tryby, albo rozpoznawania tego, co jest przed tobą i tutaj to różnie to z tym bywało. Natomiast jeżeli szukam konkretnego obiektu, na przykład kosza na śmieci, to bywało, że rzeczywiście on to znajdował. Natomiast co do obiektów, to różnie bywało, choć akurat ten algorytm stosunkowo nieźle sobie z tym radził, no i on sobie z tym, jakby on to robi w czasie rzeczywistym. Czyli idę sobie, kieruję aparat, to nie jest tak jak rozpoznawanie scen w, nie wiem, Envision, czy tam tym Microsoftowym Sync AI, że robię zdjęcie i on myśli, dobra, już wiem, co to jest. Tylko idę, kieruję aparat i on mówi, że tam powiedzmy słup, nie wiem, samochód, tam kosz na śmieci, przystanek, coś. I wystarczy, że jakby on to zauważy i jakby od razu o tym mówi. I to no jakoś tam działa, może nie jakoś super, ale powiedzmy, że. A w tym trybie właśnie poszukiwania, że ja teraz szukam kosza albo nie wiem przystanku, no to no nie opierałbym się na tym jakoś za bardzo, ale myślę, że byłbym w stanie czasami tego użyć na zasadzie, dobra, szukam kosza, to włączę sobie zwłaszcza tę aplikację, jak już znasz znajdzie mniej więcej teren i wiesz, czego się możesz spodziewać, tylko tak po prostu, żeby nieco precyzyjniej cię albo naprowadziło. Albo nawet nie, po prostu na zasadzie mam coś do wyrzucenia i po prostu idę z jakiś czas, bo nie muszę i po prostu zanim zapytam ludzi, mogę spróbować użyć tego programu. No i tak, najwyżej jak jest szansa. Przez chwilę nie znajdę, no to się to zapytam. To będziesz pytał. Także no... Jeszcze tak dość ostrożnie, nie do jakichś takich priorytetowych i ważnych zadań, ale aplikacja może jakoś tam być przydatna, powiedzmy sobie. Dokładnie. Co prawda nie ma informacji, czy ta aplikacja będzie nam na przykład bankomaty odnajdowała, natomiast teraz znowu wracamy do banków. Tak, znowu wracamy do banków i my wam o tych bankach to tak już praktycznie od pierwszej audycji mówimy, ale dlatego, że to jest ważne, no bo przecież dostęp do pieniędzy jest istotny, a warto sobie poczytać dosyć fajny artykuł mojego fundacyjnego kolegi Mikołaja Rotnicy na stronie a11y.report. W ogóle stronę myślę, że warto sobie gdzieś tam śledzić od czasu do czasu na temat tego, co może się zmienić, jeżeli chodzi o dostępność po 14 września, no to już za kilka dni, i na temat dyrektywy PSD2, czyli tego wszystkiego, co już banki wdrażają przez ostatni mniej więcej
więcej miesiąc i można sobie poczytać o tym, jak to może wpłynąć na dostępność i w tych pozytywnych, i w tych negatywnych aspektach. Natomiast jeszcze tak przy okazji, a propos tego, to ostatnio czytałem też taki artykuł podlinkowany na jednej z grup, czy to było Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem, czy jakiś inny, że ma być wprowadzony także terminal płatniczy wykorzystujący smartfon. SoftPOS tak zwany. I ma być to oczywiście terminal wykorzystujący smartfon osoby, od której coś kupujemy. I powiem szczerze, tu może być problem. Tu może być problem, tak. No niestety tak. I może to być tylko problem. Smartfony, myślę, w tym momencie dla osoby niewidomej, która chce płacić i chce płacić bezgotówkowo, tylko Apple Pay, względnie Google Pay jest jedynym sensownym rozwiązaniem, bo tych terminali dotykowych jest trochę, będzie więcej, a niestety, o ile w przypadku terminala zwykłego, to jeszcze się można bawić w jakieś nakładki i inne takie. Ale jeżeli chodzi o smartfon, no to niestety każdy smartfon to nie ma opcji. Jest inny i nie ma opcji. Nie ma opcji. Jedyne co może być ewentualnie jakąś nadzieją, jeżeli te terminale będą wspierać Blika. No tak. To jest, szczerze wtedy mówiąc, tak, nawet lepsza opcja dla osoby niewidomej, jeżeli chodzi o płatność tak. od Apple Pay i Google Pay, z jednego prostego powodu. Blik przy płatności na naszym urządzeniu pokazuje nam kwotę, tytuł i odbiorcę. Tak, i to on pokazuje przed płatnością i my się zgadzamy na kwotę, która widnieje w tym momencie na naszym smartfonie. I my tylko podajemy drugiej stronie kod, ta osoba ten kod wpisuje na przykład, albo nie, jak to jest? Odwrotnie. Najpierw generowany jest po naszej stronie kod Blik, wtedy wpisujemy ten kod, znaczy ta osoba wpisuje ten kod. Ta osoba wpisuje kod, tak. My dostajemy informacji na temat płatności i potwierdzamy, i czy aby na pewno. I to musimy zaakceptować. I to wtedy rzeczywiście jest fajne. Jeżeli to tak będzie działało, no to mogę powiedzieć, że to jakoś może trochę z takim jeszcze niepewnością, ale może to kupuję. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Z drugiej strony, no troszkę się mówi o tej dostępności coraz więcej. Może z czasem te aplikacje będą miały jakąś dostępność wbudowaną, powiedzmy, ale zobaczymy, co będzie. A jak to ma działać działo. Podstawowo? W sensie, czego się obawiamy? Bo chyba ja tego nie do końca czytałem. Wpisania kodu PIN naszej karty na ekranie dotykowym smartfona dostawcy. Dajmy na to. Karta, tak, bo chodzi o to, że idziesz sobie gdzieś tam, chcesz zapłacić, gościu daje ci smartfona, no i wpisz tam PIN i tam zrób. Mhm. Tak. Aha, bo czekaj, do telefonu jest dołączona przystawka, tak? Która aplikacja nawet jakaś po prostu. Okej. Aha, ale to można skanować telefon telefonem i wtedy to chyba przejdzie. Albo kartę. Tak, albo kartę nawet. Wszystko no jedno. Tylko pamiętajcie, że w kartach też co jakiś tam czas trzeba będzie, jeżeli mamy kartę oczywiście. No bo wiadomo, jeżeli mamy Apple Pay, to nie trzeba będzie podawać tego PIN-u. W Google Pay już tak łatwo nie będzie, bo tam co którąś transakcję, zdaje się, trzeba będzie potwierdzać. Natomiast, no, jeżeli mamy zwykły plastik, zwykłą kartę, no to trzeba no będzie to podać powyżej, PIN. Powyżej tak, 50 to złotych. PIN i nie ma, że boli. No, oczywiście, także, już widzę, w czym jest no, problem. Niestety. Okay. No, może miejmy nadzieję, że będzie ten blik. No zobaczymy, no też nie każdy ma blika, zwłaszcza no, osoby starsze, które generalnie mają problem, będą... Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo, tak z drugiej strony, to też bardzo się cieszę, że coś takiego będzie. Może niekoniecznie ze względu na te kwestie i te obawy dostępnościowe, ale fajnie będzie jeszcze bardziej przejść na tę obsługę bezgotówkową, bo to naprawdę czasem jest problem, jak powiedzmy chcemy coś tam sobie kupić czy coś i tu się okazuje, że nie możesz ani zapłacić kartą, ani nie możesz zapłacić jakoś tam powiedzmy wcześniej jakimś przelewem, tylko trzeba koniecznie akurat gotówką. Nie no, są generalnie takie sytuacje. Tak. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy coś się nie rozwinie do tego stopnia, że na przykład ja będę mógł ci, słuchaj, ja ci wiszę 50 zeta, to słuchaj, masz kartę, ty tam zeskanuj i wbij se tam na ten.
Już, znaczy dobra, już to się robi blikiem, ale no jestem ciekaw, czy to nie dojdzie do czegoś też takiego. No, że możemy zetknąć się NFC-kami. No to dokładnie. W Chinach to już do tego dochodzi. Tam WeChat. Przecież tam żebracy na ulicy stoją ze smartfonem i z kodem QR. Z kodem QR, ale cóż, chodzi o NFC, że można po prostu stuknąć się telefonami i sobie wysłać pieniądze. No tak. Tak, już jesteśmy przy komunikatorach WeChat, tak? To jest komunikator, zdaje się, jakiś tak. Taki. Tak, tak. No to, nie tylko. No to tutaj tak, mamy tak. Newsa na temat Discorda. Tak, Discord na iOS-a ogłosił, że stał się bardziej dostępny, po czym cała społeczność powiedziała, jak to my nic nie zauważyliśmy, jedni mówili, że owszem, drudzy mówili, że nie, zrobiło się wokół tego sporo zamieszania. Co się okazało? Funkcje dostępności owszem są, tylko że z jakiegoś powodu u jakiejś części użytkowników one się nie aktywowały i należy aplikację usunąć i ją zainstalować od nowa. Czyli jeżeli tę aplikację mamy i chcemy to potestować, to warto ją jednak usunąć i po prostu jeszcze raz pobrać. A druga kwestia, czasem podobno jest problem, jeżeli klikamy w powiadomienia, że to potrafi tę dostępność wysypać. Więc na razie jest rada, jak wyskoczy powiadomienie, to lepiej wejść w aplikację, czy to z ekranu przełączania programów, czy to z ekranu głównego, a nie klikać w powiadomienie, bo sobie możemy tę dostępność zepsuć. Ciekawe. No to jak jesteśmy przy... bo Discord to jest Discord to dla graczy, dla przede wszystkim. Graczy. No to no mamy też coś, tylko. Może nie dla graczy, ale dla obserwatorów graczy. Owszem. Tylko, że z Malezji. Między innymi, Mikołaju, dla graczy, tak wiesz, tak jak się ogólnie mówi, tak? Tak samo jak TeamSpeak, że dla graczy. Ale wiadomo, że nie tylko, natomiast... No właśnie, więc dlatego o tym mówię. Ale do brzegu. Jeżeli chodzi o to, co Tomku już, o czym napomknąłeś, czyli o tym stole dla graczy z Malezji, tak, rzeczywiście, powstało coś takiego i ma to umożliwić, wyobraźcie sobie, obserwację meczów w piłkę nożną, przynajmniej na razie. Oczywiście nie widziałem tego, bo w najbliższym czasie do Malezji się nie wybieram, więc i też nie będę w stanie tego zobaczyć, ale może na przykład kiedyś oni do nas przyjadą, chociażby na Rechę czy gdzieś tam i będzie sobie można to poobserwować. Ponoć wygląda to tak, że mamy sobie jakiś tam sensor, który śledzi piłkę i na podstawie ruchów tej piłki jest to odzwierciedlane na specjalnym wypukłym stole, który sobie możemy obserwować, tak? I obserwować ruch tej piłki. Zastanawia mnie tylko to, czy tylko i wyłącznie piłka będzie renderowana na tym stole, bo jeżeli tak, to trochę słabo, bo na przykład przecież mecz piłki nożnej to nie jest tylko poruszająca się piłka, ale to są też na przykład piłkarze, którzy się w jakiś tam specyficzny sposób ustawiają, są gdzieś tam, tworzą różnego rodzaju akcje, więc tylko jakaś taka kropka, która nam będzie skakała po tym stole, że raz tu, raz tu, raz tam, raz siam, to nie wiem, czy to akurat coś takiego fajnego, chyba że na przykład w połączeniu z jakąś audiodeskrypcją na przykład i dzięki temu będzie można z jednej strony mieć audiodeskrypcję opisującą jakieś tam sceny na boisku, to będzie jedna rzecz, a druga rzecz właśnie obserwując sobie tę piłeczkę, która nam tam po tym stole będzie się poruszała. To może tak łącząc jedno z drugim to da nam jakiś sensowny obraz. Poza tym będzie też ponoć są plany, żeby tę technologię, która została opracowana, zaadaptować do możliwości obserwacji różnych innych sportów. No nie wiem, co na przykład, może jakiś boks powiedzmy, tak, sensory w rękawicach bokserskich, żeby można było sobie ciosy poobserwować i pooglądać. Może coś takiego będzie miało miejsce. Tymczasem, może skoki narciarskie, tak. Czemu by nie? Żeby se tam patrzeć, jak oni tam się... Jak się odbija. No, jakieś samochody, jakieś tam powiedzmy Formułę 1, tak, na przykład. No, można oczywiście fantazjować. Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy? Witam ponownie, Patryk z tej strony i ja dzwonię z takimi z pytaniami, które mi się nasunęły. A propos aplikacji do rozpoznawania pieniędzy. Ja na system iOS
używam jeszcze tej aplikacji Czytnik Pieniędzy, która to jest już usunięta z App Store'a, natomiast mam ją jeszcze. Ja się chciałem zapytać odnośnie tej płatnej aplikacji, tej, jak to się nazywa, Cash Reader? Cash Reader, tak. Ktoś coś mu, czy ktoś z was wie, jakie są ograniczenia, no po zanim ja to pobiorę, to właśnie chciałbym wiedzieć, czy ona już od razu będzie jakby płatna? Nie, możesz ją testować, możesz ją testować przez jakiś tam czas, jak dobrze pamiętam. 2 tygodnie. Tak, a potem to też tak działa, że rozpoznaje ci tylko jeden nominał. Jeden, czy tam dwa najmniejsze. Ale co to znaczy, że na przykład, nie wiem... Że rozpozna ci, dajmy na to 10 i 20 zł, a stówy ci nie rozpozna. Po 2 tygodniach. Tak, po 2 tygodniach. W ogóle, czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, innego dnia, jak rozpoznam stówę, nie, to rozpoznają... cały czas będzie konkretne, będą konkretne nominały rozpoznawalne już w tej darmowej wersji. Czyli na przykład do 20, tak? I powyżej już, jak rozumiem... No na przykład. No na przykład, tego... na przykład. Mhm. Natomiast jeszcze chciałem wiedzieć a propos, bo jest to jednak rzecz, która no, spędza mi sens powiek. Jeżeli chodzi o aplikację do nawigacji na iOS, to jest, no ja wiem, że to jest temat, który... Powiem ci w jednym zdaniu, to jest problem. Na razie i problem zostanie, znaczy przynajmniej przez jakiś czas, chyba że powstaje coś, o czym nie wiemy, no chyba że ten startup austriacki. Bo na razie jest z tym ewidentnie problem. Są aplikacje albo fajne, albo wygodne i proste. Nie ma aplikacji, która jest fajna, wygodna. Bo jest na przykład ten cały Lodestone, wokół którego tak ale było to, jest, to się wpisuje w ten trend. To jest aplikacja, która nadal dziedziczy po Symbianie i po prostu na razie żaden z deweloperów de facto nie może wyjść z tej poza tym filozofii symbianowej. Poza tym Lodestone to dawno nie miał update'ów, jak kojarzę. Także ta aplikacja też tak trochę siadła. A Sing Assistant? To jest też aplikacja typu mamy tu milion zaawansowanych funkcji, jak umiesz, no skorzystaj. I na przykład ja z niej korzystam, natomiast raczej nie będę jej polecał użytkownikom początkującym, bo ona zwyczajnie trudna w obsłudze. I tam trzeba masę rzeczy wiedzieć na start. A propos Assisting Assistant, to właśnie zajrzałem sobie w App Store'a i pojawiła się aktualizacja chyba dzisiaj aplikacji Sing Assistant Move. Nie Sing Assistant Move, może Sing Assistant Home, która to ma niby poprawioną funkcjonalność wykrywania tekstu, że tam jest poprawione, jeżeli chodzi o rozpoznawanie na jakichś tam tekturowych rzeczach, jakichś tam napisach, na jakichś tam drobniejszych tekstach. Natomiast no teraz tych, ja znaczy do tekstu używam... akurat aplikacji jest dość dużo, a będzie jeszcze więcej, o czym zaraz powiemy. Także akurat no tekst ja bym się nie obawiał. Ja akurat tu zwłaszcza na Androidzie, bo tych aplikacji jest dużo, ale na iOS też robi się coraz więcej. Ale czy ktoś z was testował w ogóle to wykrywanie tekstu? Bo ja poza Sync AI nie testowałem tego, jak mam być szczery, i nie wiem nawet, jak to działa. Czy wy to testowaliście i czy to jest coś warte, czy po prostu firma Transition jak zwykle zrobiła coś, to... Wiesz co? Z tego, co słyszałem, ja tego nie testowałem, bo nie mam akurat Sync Assistant Home'a. Tak, ale ponoć działa to całkiem nieźle. Ponoć działa to całkiem nieźle. Powiem tyle. I tyle mogę powiedzieć w tej kwestii, natomiast praktycznie nie miałem okazji tego przetestować. Natomiast tu mówiliście o Discordzie, więc ja tak jeszcze troszeczkę do tego Discorda tak nawiążę. Jeżeli chodzi o Discorda na system operacyjny Windows, to aplikacja wygląda mniej więcej tak jak strona internetowa. Czyli po prostu jest aplikacja... A to już od dawna chyba. Tak, dokładnie. Ona taka była, jest. Od dawna, natomiast no, muszę stwierdzić, że wart, jeżeli ktoś z was chce testować Discorda właśnie pod Windowsa, jeżeli chodzi o tą taką pod kątem dostępności, to właśnie najlepiej testować to w wersji beta.
Ja osobiście korzystam z wersji stabilnej, natomiast jest podobno gdzieś tam zalecane używanie, chyba, to się chyba Canary też nazywa, tak jak w przypadku Chroma. Chroma. Warto korzystać z wersji beta, bo tam sporo się właśnie dzieje, jeżeli chodzi o dostępność i już znam sporo osób niewidomych, które z tego Discorda korzystają na systemie Windows. I ponoć na Androidzie się też da, natomiast zaskoczyło mnie pozytywnie to, co mówiliście o systemie iOS, bo nie mam tej aplikacji u siebie na telefonie i szczerze mówiąc zainstaluję ją za chwilę i sprawdzę, jak jest dostępna. Bo ja osobiście używam Discorda na Windowsie. Ja mam, nie odpalałem jej jeszcze, natomiast odpalałem ją kiedyś, to dostępna nie była praktycznie w ogóle. Tam się nic nie dało zrobić, ale teraz trzeba będzie to potestować nieco. No może zobaczymy na, też na następną audycję, co się z tego zrobi. Dobrze. To w takim razie dziękuję bardzo. To dziękujemy Ci w takim razie, za telefon. I jak już mówiliśmy o nawigacji, to tutaj mamy też coś dla tych, którzy nawigację lubią, chcą i robią. Tym razem od Huawei'a, który zresztą już zrobił kiedyś aplikację dla niewidomych. Jak to się coś tam, Motion to się chyba nazywało. Tylko, że działało tylko na telefonach Huawei'a i to też tylko tych najbardziej flagowych. Zobaczymy, jak będzie z tą nawigacją. Kto to o tym? Już nie pamiętam, miał mówić? To moje, bo to jest w ogóle wiadomość z IFY, o której już tu wspomnieliśmy. To tak. Nie jest nawigacja, to jest właśnie rozpoznawanie tekstu. Sorry, tak. Nic się nie stało, ale my to testowaliśmy. Tak, istotnie, Honor, Huawei, ale pod tą swoją submarką Honor, wypuścił aplikację Pocket Vision, która ma za zadanie właśnie za pomocą sztucznej inteligencji dostępnej w najnowszych modelach Huawei'a i Honora, no wyciągać tekst ze przedstawionego zdjęcia i albo go odczytać syntezą, albo pozwolić na zaawansowane dość operacje udostępniające ten tekst dla osób słabowidzących, czyli zmiana koloru kontrastu, powiększanie, skupianie gdzieś tam ramek na konkretnym fragmencie i tak dalej. I nasz kolega redakcyjny Krzysztof Bruzda ma Huawei'a, może nie najnowszego, ale na tyle nowego, że aplikację udało się uruchomić, bo jest ona dostępna już w Huawei App Gallery, chyba tak nazywa się teraz ten sklep Huawei'owski z aplikacjami. I udało się ją uruchomić, udało się nawet jakoś tam sfotografować tekst i nawet udało się zmienić mu kontrast, zmienić mu tło, troszeczkę go podrasować. Tak, żeby było go troszkę lepiej widać, jak ktoś ma problemy z widzeniem. Natomiast nie dało się za bardzo go zocr-ować i przeczytać za każdym razem, nawet jak tekst był zdaniem Krzyśka idealny. To był błąd typu no word detected, nie wykryto żadnych słów. Więc wnosimy stąd, że coś jest albo my nie potrafimy z tego jakoś skorzystać, albo to jest niekompatybilne z tym telefonem, z Huawei'em P10 chyba, czy P20 Lite. I możliwe, że przez jakiś czas nie będzie to jeszcze działało. Docelowo ma to działać na wszystkich Huawei'ach i Honorach. Na razie tylko na tych najnowszych, z tymi najnowocześniejszymi technologiami sztucznej inteligencji na pokładzie, już wbudowanymi w chip Kirin. Natomiast w chipset zobaczymy, co będzie dalej. Obawiam się, że nie zobaczymy tego niestety na telefonach innych producentów, no bo nie mają one chipsetu Kirin, więc no szkoda. No zobaczymy. No... Ale na szczęście tych aplikacji do rozpoznawania tekstu jest dość dużo i ich się w ogóle mnoży, to w sumie cieszy. I na koniec, nie audycji, tylko na koniec takich typowo no, tyflologicznych, można powiedzieć, kwestii. Taka ciekawostka też z zagranicy, ale tym razem z Wysp Brytyjskich. Owszem, Fuller's, to jest znana tam sieć pubów, wprowadziła swoje menu z jedzeniem, które oferuje, oraz piciem, do bazy, którą tworzy aplikacja Good Food Talks. Jest to taka inicjatywa, gdzie różne restauracje i puby, mniej bardziej znane, wrzucają swoje menu w formie dostępnej, w formie audio, w formie tekstu, po którym można nawigować screen readerem i można za pomocą tej aplikacji, ja ją próbowałem znaleźć na Androida, chyba jej albo nie ma, albo nie jest dostępna w Polsce, można sobie to menu przeglądać i już świadomie podjąć decyzję o tym, co chcemy zamówić i już z gotową opcją podejść do kelnerki lub kelnera i swoją wolę wyrazić.
O tyle jest to ciekawe, że no poniekąd można coś takiego uzyskać, nawet i w Polsce. Mi się już nieraz zdarzyło, że szukałem menu i znalazłem restauracji, w której jadłem, na przykład na pyszne.pl albo na Pizza Portalu, albo na dowolnej innej aplikacji do zamawiania jedzenia. I okazuje się często, że to menu się pokrywa, że te dania są te same w restauracji i na wynos. No czemu miałoby być inaczej? Może czasem któryś nie ma do zamówienia na wynos, wtedy ich nie zobaczymy w menu, ale raczej powinny być. No i często też się zdarza, że menu już są dostępne na stronach. Natomiast tutaj podjęto współpracę i kibicuję temu RNIB, czyli odpowiednik Związku Niewidomych właśnie na Wyspach. I można z takiego menu skorzystać i można je sobie w takiej aplikacji wygodnej przeczytać i mamy pewność, że to menu na pewno będzie dostępne. No ciekawa inicjatywa, natomiast mi to przywodzi na myśl menu brajlowskie, które powstają w restauracjach. I tak się zastanawiam, to jest w ogóle taka chyba bardziej filozoficzna myśl do przedyskutowania, może w ogóle na osobną audycję, ale o ile dostępność w dzisiejszych czasach opiera się z powodu obniżenia kosztów, z powodu no, niechęci do inwestycji w jakieś kosztowne rozwiązania, produkcję tego wszystkiego, zwłaszcza jak takie treści się zmieniają, o ile dostępność opiera się na przesłance, że każdy niewidomy ma smartfona albo jakieś inne urządzenie, z którego można uzyskać dostęp do czegoś w internecie, do czegoś w aplikacji i że każdy ma umiejętności, by z takiego sprzętu skorzystać. No a co w sytuacji właśnie, gdy są osoby, które ze smartfonami za pan brat nie bardzo, albo gdy po prostu smartfon nam się rozładuje i w tym momencie jesteśmy od tego dostępnego menu czy innej dostępnej informacji odcięci. No i tak się zastanawiam. Wiesz co, czy to w dobrym kierunku zmierza? Ma to większy sens mimo wszystko, bo powerbank to niestety moim zdaniem jest dla osoby niewidomej absolutna konieczność i po prostu to jest coś, o czym nie wolno zapominać. A więcej osób jednak albo umie, albo jednak jest w stanie się chyba nauczyć korzystania ze smartfona niż korzystania z Braille'a. I o ile w Polsce to jeszcze, o tyle znam człowieka, który pojechał kiedyś, niedawno nawet, właśnie do Wielkiej Brytanii i wszystko super, wszystko w Braille'u, tylko że to jest taka dostępność, niedostępność, bo wszystko jest pisane kontrakcjami, czyli skrótami brajlowskimi i dla osób z zagranicy no tak, jest to absolutnie nieczytelne. Tak, no. Więc ja już absolutnie wolę mieć coś w tym internecie, bo to można chociażby głupim Googlem przetłumaczyć, jak jesteśmy w, nie wiem, Niemczech, gdziekolwiek, nie znamy języka, jest to na stronie, to nam Google pomoże, no a Braille to Braille. Ja tak sobie myślę, tak. Słuchajcie, że, znaczy, wiecie co? Że idealnie, aha, że idealnego rozwiązania nie da się po prostu opracować, że trzeba z czegoś korzystać, bo zawsze, niestety, ale będzie sytuacja, że ktoś gdzieś może być poszkodowany, bo tu jak słusznie Mikołaj zauważył, z jednej strony mamy kogoś, kto może nie znać Braille'a, z drugiej strony mamy kogoś, kto może nie umieć obsługiwać smartfona, a jeszcze z kolejnej strony możemy mieć kogoś, no to po prostu wydaje mi się, że jednak też trzeba tak zdroworozsądkowo do tego wszystkiego podejść. To znaczy, słuchajcie, poza tym, bo Mikołaj, mówisz o tym, że jakby powerbank to jest absolutny, jak to się teraz mówi, must have. Natomiast ja sobie myślę też, że no nie wolno, i to przede wszystkim nie wolno zapominać o starej, dobrej zasadzie koniec języka za przewodnika, bo to jest to jakby też metoda, która zawsze pomoże. Tak, ale oczywiście to jest jako sytuacja awaryjna, tak? No bo powiedzmy, powerbank nic nie pomoże, gdy, nie wiem, nam ukradną smartfon albo się zepsuje. Jakby to zawsze coś takiego może być, że to jakby nie zadziała. I tak jak tutaj mówiliście, no rozwiązań nie ma idealnych, no coś trzeba wybrać. No wybiera się teraz smartfona, bo to jest jakby najprostsze, tak? No w zasadzie wystarczy, nie wiem. Nawet Braille'em, tylko ja nawet myślę o sytuacji udźwiękowić bankomat za pomocą aplikacji, która się z tym bankomatem połączy i mnie pokieruje, czy wbudować udźwiękowienie w bankomat dla osób, które smartfona właśnie nie mają. Choćby tego typu sytuacja. Udźwiękowić za pomocą aplikacji z jednego prostego powodu. Coraz więcej ludzi ma smartfona bez jacków i muszą się bawić z dwoma parami słuchawek. No dobra, ale powiedzmy, że ktoś by tam
też myślę przyszłościowo, zupełnie abstrakcyjnie, dobudować słuchawki już tam, nie korki, ale takie zawieszone gdzieś, powiedzmy. Wiem, że tego się nie praktykuje. Udźwiękowienie za pomocą aplikacji jest, może być o tyle bardziej, może być tą uniwersalnym podejściem, dlatego że wtedy każdy może na przykład, ja sobie wyobrażam taką aplikację na przykład, że wpisuję, chcę sobie wypłacić z najbliższego bankomatu stówkę, na smartfonie wyświetla mi się jakiś tam kod QR albo bankomat ma czytnik NFC, przykładam to do dowolnego bankomatu, bankomat szumi i mi wydaje kasę, którą sobie wcześniej na smartfonie zrobiłem. I zamiast stać, nawet osoba widząca stać 2 minuty przed bankomatem, stoi 15 sekund. No racja, rzeczywiście. Więc jakkolwiek rozwiązanie z jackiem w bankomacie wydaje się z jednej strony no bardziej dostępne, bo nie wymaga smartfona, o tyle realne bardziej wydaje mi się rozwiązanie ze smartfonem. I no niestety, czy tego chcemy, czy nie, smartfon dla osoby niewidomej, bez względu na to młodsza, starsza, czy jaka tamkolwiek, naprawdę jest rzeczą coraz bardziej potrzebną, nie tylko przydatną, do najprzeróżniejszych rzeczy, bo ten smartfon nawet za te 1000 zł czy 2 jest w stanie zastąpić ileś innych urządzeń, które gdyby je kupować osobno, będą 15 razy droższe. Ważne jak też dla jest mnie to. To jest taka trochę druga biała laska. Ważne też jest to, że smartfona jednak mimo wszystko da się łatwiej nauczyć, z tego co tak zauważam, niż obsługi komputera. Jednak dla ludzi, nawet niewidomych, jest to chyba troszkę prostsze, więc myślę, że tu po prostu no, trzeba się zabierać za obsługę tych urządzeń. Jak nie wyjdzie, to tylko taka podpowiedź i tak to jest rzecz oczywista, ale wiadomo, że dla kogoś, kto nie używa albo kto się boi, to nie jest oczywiste. Tak naprawdę, korzystając z różnych opcji, to tego się nie popsuje. No jak młotkiem nie będziecie tego traktować, to się tego nie popsuje. Co najwyżej, dokładnie. Co najwyżej po prostu można coś sobie pokasować, zrobić jakieś tam rzeczy, ale to nie jest tak, że ja zawsze mówię, ani komputer, ani smartfon tak naprawdę nie ma wbudowanej funkcji zniszcz mnie. Dokładnie. Nie I ma nawet takiej funkcji. Już obecne wirusy na komputery, nawet gdybyśmy mieli super zawirusowanego komputera, owszem, dane możemy stracić. Natomiast urządzenie się nie spali. Zepsuje, oczywiście nie spali, dokładnie. Można na przykład za pomocą wirusa w komputerze stracić pieniądze w banku, jeżeli będziemy mieli bankowość elektroniczną na przykład. Ale równie dobrze możemy to zrobić przez telefon metodą na wnuczka, albo teraz są inne metody, jakieś tam na żołnierza, czy tam jakie inne. Tak, wszystko tak, jedno. I to jakby już niezależnie, czy mamy komputer, czy zwykły telefon stacjonarny nawet, to jakby wszystkim może nabyć z tego powodu duży problem. Także no to no smartfon myślę, że dzisiaj niestety jest czymś, co warto albo nawet no może jeszcze nie trzeba, ale bardzo, naprawdę bardzo to ułatwia życie. I nawet gdybyśmy mieli powiedzmy kupować klawiaturę, bo teraz te smartfony zarówno iOS jak i Android obsługują klawiatury zewnętrzne, gdyby mieć taką klawiaturę przy sobie, smartfona i powiedzmy jakiś nie wiem, czy słuchawkę, czy nawet są takie zegarki z głośnikiem wbudowanym, one kosztują kilkadziesiąt złotych i można mieć to na ręku i wtedy jakby można pracować na klawiaturce, słuchać na głośniku i to może nie jest bardzo wygodne, ale da się i wtedy nawet osoby, które mają problemy z motoryką, mogą sobie z czegoś takiego korzystać. Może nie super wygodnie, ale na pewno jest to w stanie rozwiązać ileś różnych problemów, także no to jest taki coś, co jakby co warto rozważyć. Dobra, słuchajcie, myślę, że no pogadaliśmy dość sporo, a czeka nas jeszcze druga część, czyli te technikalia, można powiedzieć, ogólne, niekoniecznie tyflo, a tych informacji tu mamy też dość sporo. Ja tu mam na górze napisane dwie informacje na temat zegarków Apple'a i nowych funkcji, ale się zastanawiam, czy tego nie przenieść na omawianie konferencji. Tutaj tak, Piotrek. Tak, najlepiej przenieść, co prawda nie było o tym wspominane niestety na konferencji, ale no wtedy o tym powiem, tak, co może się pojawić. No właśnie, to w takim razie zacznę ja, bo tutaj jakiś czas temu zainteresowała mnie informacja na temat USB, no bo wszyscy wiadomo, w komputerach mamy te porty USB, a coś mi się wydaje, że
Często osoby niewidome tych USB mają dość dużo w komputerze z różnych przyczyn. A to zewnętrzna karta dźwiękowa, co się u widzących rzadziej snaża. No i tak dalej, dużo tego jest. Nadchodzi USB 4, proszę Państwa. Jakby nic z tym nie ma takiego dziwnego, natomiast generalnie nie wiem, czy też Wam się to rzuciło jakoś w oczy, w uszy, że kiedyś USB 2.0 to było długo, 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 a jak się ruszyło USB 3.0, to zaraz weszło 3.1, zaraz weszło 3.1 drugiej generacji, jeszcze Thunderbolt, jeszcze coś, jeszcze drugi, jeszcze trzeci i teraz USB 4 też dość szybko wchodzi. I oczywiście to mamy jakieś tam 40 gigabitów, coś tam jeszcze, tam jest ileś jakichś informacji, ale jakby to USB dość szybko tutaj nam się zmienia, takie odnoszę wrażenie. To taka informacja. Nie chcę być kolegą redakcyjnym od teorii spiskowych, ale procesory zwolniły, prawo Moore'a się skończyło, już się to tak szybko nie zmienia, więc coś w tych komputerach trzeba wprowadzać, żeby ludzie kupowali. Mhm. No tak. No ciekawe. No w każdym razie coś tam tutaj nam wychodzi i no też warto tutaj sobie gdzieś tam może temat przejrzeć. Tymczasem pojawiły się dwie aplikacje, dosyć ciekawe. Do, jakby to powiedzieć, no to może Paweł, Voltiglowo. Tak, aplikacje same z siebie nowe nie są, one są nowe w Polsce. Volt może jest troszkę mniej ciekawy, bo to jest kolejna zamawiarka do jedzenia. Co ciekawe, z takich funkcji interesujących, które znalazłem, one jeszcze nie są szeroko wykorzystywane, ale miejmy nadzieję, że z czasem będą. Istnieje możliwość implementacji różnych wersji językowych menu. Więc jeżeli powiedzmy jesteśmy gdzieś za granicą, albo ktoś z zagranicy przyjeżdża do nas, jest restauracja z menu po polsku, to można nawet tłumaczem jakimś, nie wiadomo na czym to bazuje, czy na Google, czy na innym silniku, przerzucić sobie to menu na angielski. No średnio jestem zwolennikiem tłumaczenia automatem jakimś, zwłaszcza średnio przetrenowanym menu, bo gołąbki tłumaczone jako pigeons no, nie oddają charakteru tych zawijanych w kapelusz. Ale kiedyś w swojej książce zdaje się, że Arthur Andrews widział menu właśnie przetłumaczone, już nie badam, czy na Węgrzech, czy gdzieś, to tam w ogóle były jakieś takie przedziwne rzeczy, jakieś grzyby, jakieś trupy, coś w ogóle. Bardzo ciekawie to brzmiało, tak. To przedrukował w książce. No, ciekawostki, była też restauracja, gdzie dania z kurczaka były tłumaczone jako Denmark from chicken, więc... Więc myślę, że chyba nie o to by chodziło, ale wierzę też w to, bo nie testowałem tego zbyt dokładnie, że przy dzisiejszym stanie wytrenowania, zwłaszcza w Google, mechanizmów tłumaczących, jest już ten system na tyle świadom kulturowo tego typu rzeczy jak dania. Natomiast to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, aby restauracja samodzielnie wprowadziła wersję językową jakąś menu, więc miejmy nadzieję, że zostanie to z czasem wykorzystane. Aplikacja działa aktualnie w Gliwicach, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, chyba Gdańsku. Wiem, że jest 6 miast, w których działa i na pewno są to Gliwice, Katowice, bo to najbliżej mnie, to zapamiętałem. No i można podejrzeć sobie zarówno restauracje, które dowiozą do nas jedzenie, jak i które pozwalają na odbiór na miejscu. Są do tego osobne zakładki. Jest też live chat, na którym możemy zgłosić jakikolwiek problem. Są pewne problemy z dostępnością, zwłaszcza na Androidzie, ponieważ w zakładce pierwszej, w zakładce Odkrywaj, gdzie prezentowane są zarówno różne możliwości aplikacji, jak i restauracje w różnych kategoriach w naszej okolicy, no to tam jest zaimplementowany widget takiej karuzeli, która jakby przedstawia nam różne możliwości, to się samodzielnie przewija automatycznie i talkback czy komentarze z tym nie bardzo wyrabiają. I jest problem, ponieważ za każdym razem, gdy chcemy coś odczytać, odświeża się fokus i przerywane jest czytanie tego, co aktualnie jest czytane i jest próba odczytania czegoś nowego, więc nie jesteśmy w stanie specjalnie nawigować po takiej stronie, zwłaszcza, że potem jeszcze skacze nam kursor po tym wszystkim. Niemniej jednak na iOSie sytuacja wygląda troszkę lepiej. Mimo to, że jest trochę niezaetykietowanych przycisków, możemy aplikację obsłużyć na Androidzie również za pomocą wspomnianych już wyżej zakładek osobnych.
No i istnieje sobie taka aplikacja, więc właśnie jeżeli w żadnej z dotąd Wam znanych nie było menu Waszej ulubionej restauracji, albo w ogóle Waszej ulubionej restauracji, to może będzie w Volt, więc weźcie telefony w dłoń i sprawdźcie. No i druga rzecz. Tak, dużo ciekawsza jest druga rzecz, która też chwilowo działa w bardzo ograniczonym zakresie. We Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i chyba też gdzieś nad morzem. Glovo, czyli usługi kurierskie w obrębie miasta. No, jeżeli macie taką sytuację, a część z nas może to mieć i pewnie nieraz znaleźliśmy się, że potrzebujemy koniecznie coś komuś dostarczyć, ale ciężko będzie nam samodzielnie wyjść z domu i tam dotrzeć na tyle szybko. Względnie chcielibyśmy, żeby ktoś nam zrobił zakupy, ale z takiego sklepu, którego nie ma w żadnym, nie jest to Tesco, nie jest to Lidl, który ostatnio też ponoć oferuje jakieś zakupy online. Tak, ale nie spożywcze. A widzisz, a chcemy zrobić spożywcze w Lidlu. No to możemy załatwić sobie kuriera, który dowolną rzecz przewiezie nam z miejsca na miejsce w obrębie naszego miasta. I to jest dosyć ciekawe, bo ceny uzależnione są od odległości. I to jest stała cena na konkretną odległość od naszego miejsca pobytu. Od miejsca, z którego chcemy przerzucić, do miejsca, do którego chcemy przerzucić. I to mogą być zarówno zakupy dla nas, czy dowóz jedzenia dla nas, jak i prezent dla innej osoby, jak i na przykład dostarczenie nam do pracy zapomnianych w domu kluczy lub odebranie garnituru z pralni. Więc możemy po prostu poprosić taką osobę o wyświadczenie nam jakiejś przysługi, jeżeli w grę wchodzi przerzucenie jakiegoś przedmiotu z miejsca na miejsce. I te koszty nie są chyba jakieś wielkie. Ja tam widziałem 6 zł na odcinku chyba do 2 km, a może nawet mniej, musiałbym jeszcze raz spojrzeć. Natomiast problem polega na tym, że nawet w obrębie konkretnego miasta, takiego jak Kraków, działało to tylko w centrum. Jak ktoś już mieszkał tak 15-20 minut za centrum, to już tutaj nie dostarczamy, tutaj niestety nie operujemy. Więc trzeba sobie dobrze sprawdzić, gdzie w waszym mieście to działa. No i ewentualnie. Znając życie, to jest pewnie kwestia czasu, no bo. Tak. Tak, bo to się dopiero zaczyna, więc pewnie ta sieć się rozszerzy. Bo też muszą być chętni, którzy będą świadczyć te usługi. Tak, ale też bardzo łatwo jest zostać takim kurierem, bo wystarczy wypełnić formularz na stronie i się zgłosić. I tak samo bardzo łatwo jest być sklepem albo inną instytucją oferującą różne produkty i zgłosić się ze swoim menu czy ofertą produktową. No bo można wybrać z oferty produktowej konkretnego sklepu lub restauracji, co chcemy mieć dostarczone, ale jest też opcja, jeżeli dany sklep nie udostępnia takiej oferty, możemy po prostu wpisać, jakie mamy życzenia w gigantycznym polu edycji i złożyć zamówienie spisane własnoręcznie. No to rzeczywiście ciekawe. Może to wielu osobom, zwłaszcza też niewidomym, ułatwić w wielu sytuacjach życie. Tak, wracamy jednakowoż do Apple'a. Mówiliśmy Apple Music, że jest dostępne na Androida od jakiegoś czasu, a teraz się zrobiło jeszcze w ogóle w ciekawy sposób. Bo jest dostępne przez przeglądarkę. Jest dostępne przez przeglądarkę. Na razie w wersji beta. Jest to strona beta.music.apple.com. Strona jest jak najbardziej dostępna. I bo ja to testowałem, ja akurat testuję sobie teraz tę usługę i powiem, że jest to jak najbardziej dostępne, jest to do obsłużenia. Co polecam zrobić i jedna rzecz, o której warto pamiętać. Maksymalizujmy przeglądarkę. Z jednego prostego powodu. Jest jakiś dziwny problem i Apple Music strona nie pokazuje wszystkich kontrolek playera, jeżeli okno przeglądarki jest za małe. Czyli nie mamy suwaka głośności i nie mamy suwaka przewijania. Ale jeżeli zmaksymalizujemy okno, to te kontrolki się pojawiają. No to rzeczywiście ciekawe. I taki ostatni news przed konferencją Apple'a, to jest kolejna dostępna aplikacja do Twittera. Od Piotrka. Pytanie, czy Piotrek jest z nami? O, jest. Jestem.
do Twittera? Do Twittera. J for Twitter. A, tak, to się czyta? Dobra, okej, tak. J for Twitter, oczywiście. Jest to aplikacja na zegarki Apple Watch. Aplikacja, którą instalujemy najpierw na iPhone'ie. Następnie musimy ją w aplikacji Watch zainstalować na zegarku, ponieważ nas po uruchomieniu aplikacji dostajemy taki komunikat, że musi być ona na zegarku też zainstalowana. I wtedy na iPhone'ie następuje logowanie. Logujemy się do Twittera, do naszego konta Twitterowego. I już od tej pory przenosimy się na zegarek, na Apple Watcha i tam uruchamiamy sobie tą aplikację z ekranu aplikacji. Po chwili wczytują nam się tweety. Gestem przesuwania palcem w prawo idziemy sobie po kolejnych tweetach. Chodzi to naprawdę bardzo sprawnie i płynnie, jak na Apple Watcha. Wczytuje się po kilkanaście tweetów. Później następuje dalsze wczytywanie tych tweetów. Możemy tweety lajkować, podawać dalej, komentować po wejściu w nie. I jeszcze po wykonaniu Force Touch, czyli po mocniejszym naciśnięciu ekranu, mamy do wyboru takie opcje jak odświeżenie, napisanie własnego posta oraz więcej. W opcji więcej mamy informacje o naszym profilu, możemy sobie znaleźć, wyszukać tweety po słowie kluczowym oraz wyświetlić najciekawsze, najczęściej oglądane tweety z ostatnich minut. Jest to aplikacja darmowa całkowicie i działa z VoiceOver'em na Apple Watchu bardzo dobrze. Jeśli ktoś by chciał ją pobrać, to może ją znaleźć na mojej szufladzie u Piotra Witka. Sam też testowałem tę aplikację i nawet na moim starszym już Apple Watchu z serii drugiej działa ona bardzo, bardzo dobrze, więc polecam. No tak, i teraz chyba już rzeczywiście możemy sobie jeszcze pozostać w tym temacie Apple'owym i o konferencji co nieco. Ja w ogóle zacznę od takiej nam bliskiej tematyki i to wcale nie mam na myśli kwestii związanej z dostępnością, bo mam na myśli coś zupełnie innego. Bo jeszcze przed godziną 20 miałem okazję śledzić stream z dzisiejszej konferencji i wyobraźcie sobie, ta ciekawostka jest związana z nową usługą Apple TV Plus. Tak, z Apple TV Plus. Mianowicie jeden z filmów, który był kręcony specjalnie na użytek tej platformy. Swoją drogą, jeżeli teraz zdecydujemy się na zakup nowego sprzętu od Apple, to dostaniemy abonament roczny za darmo, tak? Potem $4.99 miesięcznie. Tak, więc pewnie u nas to około tam 15-20 zł. 18 zł. No coś koło tego, Natomiast słuchajcie, ciekawostka jest taka, że jednym z filmów, który będzie dostępny na tej platformie, będzie film, który się nazywa Sea. Serial. A to widzisz. Ja właśnie nie byłem pewien, czy to jest film, czy to jest serial. Serial, to tym lepiej. O co chodzi? Dokładnie. Serial będzie dotyczył świata, w którym tak generalnie to wszyscy są niewidomi. Tak, jest tylko kilka osób widzących. Kilka osób widzących, ale ma się to zmienić, bo rodzi się dziecko, które okazuje się, że widzi i że ma być to zaczątek zmian, bo ludzie wszyscy już się tak generalnie przyzwyczaili, że w sumie tego wzroku to nie ma i że to tak jest, a teraz nagle dostają zupełnie coś nowego i jest szansa na to, że zmieni się świat. I był pokazany trailer tego właśnie serialu, więc no coś takiego generalnie z naszego podwórka i widzowie będą mogli trochę z innej perspektywy różne rzeczy sobie pooglądać. No jestem bardzo ciekaw tego, szczerze mówiąc. Tak. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jeszcze też dodam, że film był też taki ciekawy na Netflixie, Nie otwieraj oczu, też taki trochę o, można powiedzieć, niewidzeniu, więc to też taki ciekawy trochę temat może być. No tak. Zobaczymy, jak to pokazali. Ja już to czytałem a propos filmu Sea, tweety, że Apple bardzo ściśle współpracował z społecznością. Z niewidomymi, tak, żeby realizm oddać. Tak, żeby realizm oddać. I to się chwali. No, ciekawe. Zobaczymy, jak to pokazali. Z ciekawości bardzo mnie zastanawia, jak będzie wyglądała kwestia z audiodeskrypcją.
Bo to, że ta audiodeskrypcja będzie w języku angielskim, to jest raczej oczywiste, znając Apple. Zastanawiam się, czy tłumacząc to na inne języki, jednak będą mieć to gdzieś i tę audiodeskrypcję w ogóle pozostawią, czy jednak też ją przetłumaczą. Znając Apple, możliwe, że przetłumaczą. Oni raczej, wydaje tylko mi się, pewnie po jakimś czasie może. Może po jakimś czasie, ale oni ich raczej... Takie mają usługi dość kompleksowe, albo wszystko, albo nic. Tak, tak. A że usługa w Polsce ma być dostępna, no to możemy się spodziewać konkurencji dla Netflixa. Dokładnie, tak dokładnie, jest. Tak. No to konferencja. Tak, powiem szczerze, że nic ciekawego i nic takiego nowego, o czym się by już nie słyszało jakiś czas temu. No, na początku zaczęli właśnie od tego Apple Arcade, czyli tej subskrypcji gier, tak, no, która dla nas jakby tutaj no, nie będzie pewnie interesująca, bo nie sądzę, żeby jakieś gry dostępne dla VoiceOvera były, no ale zobaczymy. Z jednej strony niby tak, ale z drugiej strony z jakiegoś dziwnego powodu, jak się wejdzie gdzieś na stronę Arcade'a, to podobno do niektórych trailerów nawet audiodeskrypcję zrobili. O, a to ciekawe. I nie wiem, czy to ma być... Jakiś znak i jakaś zapowiedź, czy to tak po prostu? No to ciekawe, to zobaczymy, jak to będzie. To już we wrześniu, bodajże chyba 20 czy 19 września, w 150 krajach, więc w Polsce też na pewno. I tak samo jak w przypadku Apple TV Plus, też ma kosztować $5 na miesiąc dla całej rodziny, więc no, będzie można sobie wypróbować i zobaczyć, jakie tam są tytuły i czy coś jest dostępnego. Jak coś znajdziemy, to na pewno wspomnimy o tym. Tak, zaprezentowano nowego iPada generacji 7, 10,2 cala ma on ekran. No i tak naprawdę tutaj tam dużych rewelacji w tym iPadzie nie ma, nie podali. No, tak jak... Co do iPada... 1699 zł, znamy polską cenę. Podano, że jest dwa razy szybszy od średniego sprzedawanego peceta. A, no tak, tak. Więc tak. Za 1700 zł urządzenie o dwa razy lepsze od przeciętnego laptopa, no, zapowiada się ciekawie. Tym bardziej, że iPadOS to jest jednak system zoptymalizowany pod ten sprzęt. No i w sumie w ogóle jak na sprzęt aploski 1700 zł to nie jest są jeszcze źle, aż takie wielkie się. Dokładnie, dokładnie. Natomiast jeżeli dokładnie, chodzi, tak. Słuchajcie, o Apple Watcha, to tam bardzo postawiono na medycynę. Ja co prawda już nie zdążyłem obejrzeć tak w całości, bo już tu się przygotowywałem do tego, żebyśmy weszli na antenę. Natomiast pokazany był filmik, w którym różni ludzie dziękują tam Apple'owi, samemu Timowi Cookowi, tak, że Apple Watch uratował ich zdrowie, a niekiedy tam i życie. I rzeczywiście... jakieś mają być kolejne pomiary i kolejne rzeczy związane z diagnostyką, które to Apple Watch ma wspierać. Ma wspierać między innymi przewidywanie problemów ze słuchem. Na podstawie tego, tego, jak mamy hałas otoczenia. Coś jeszcze, mają być jakieś badania związane ze zdrowiem kobiet, z kobiecym cyklem. Nie wiem, jak to tam dokładnie ma funkcjonować, ale też zdaje się, takie ma być. A trzeciego tego rodzaju badań, szczerze mówiąc, już nie dosłucham. Sercem tam, o sercu coś było, więc to na tej zasadzie, tak. No więc nowy Apple Watch serii 5 się pojawi. Ma mieć taki innowacyjny wyświetlacz, że nie będzie się wyłączał, będzie on ciągle podświetlony bez spadku baterii jakby, więc będzie działał jakby tyle samo, ile działał. Zobaczymy, jak to będzie też z VoiceOverem. Tak, te Kindle papierowe i jak ten e-papier. Tego jeszcze na świecie nie było. Zegarek, którego nie trzeba włączać, żeby godzina pokazywała. No. Dokładnie, ma być z tytanowych i ceramicznych obudów, ma kosztować od $329. No i mamy jeszcze budowany kompas, tak, że ma być aplikacja kompas w Apple Watchu, że będziemy mogli sobie sprawdzić kierunek, tak, w jakim jesteśmy ustawieni. To z tego, co Apple tutaj dzisiaj powiedziało na temat tego zegarka.
No i oprócz tego oczywiście nowe iPhony. iPhone 11 w nowych 6 kolorach, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Więc takie nazwy w tym roku dali. Jakie są wielkości? To jest jak XS, czy to jest większe? iPhone Pro i Pro Max mają być wielkości 5,8 i 6,5 cala. A powiem szczerze, że iPhone 11 nawet nie zauważyłem. Pewnie 5,5 cala pewnie sądzę, tak jak Apple 5,7. Tak. Myślę, że to będzie taka sama tutaj wielkość ekranu, ale jeśli chodzi o te droższe, no to właśnie 5,8 i 6,5 cala, więc już 6,5 cala to dosyć spory. Tak, i mają być właśnie, ale tak myślę jeszcze, o godzinę dłuższy czas pracy na baterii ma ten iPhone 11 od swojego poprzednika, a ten Pro i Max mają mieć o 4 godziny dłuższą pracę od tych XS i XS Max, więc zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. iPhone 11 ma być od $699 kosztować. iPhone 11 jeszcze ma być z tyłu z nierdzewnej stali, też to taki tutaj dodatek, inna obudowa z tyłu. No i ma te iPhone'y, te Pro mają być od $999, a te Pro Max mają być od $1099, więc zobaczymy, ile będzie to, jak to będzie w Polsce kosztowało. Tak. No i tak naprawdę podejrzewam, tyle. Że dwa razy tyle, tak co w tyle. Stanach, bo ceny oczywiście wyglądają. Tak. Ale no, tak plotka o nowym iPhone SE się nie urzeczywistniła. Znaczy iPhone SE to ma być na wiosnę, z tego co czytałem, tak? iPhone SE 2. Przepraszam. Takie mają być plotki, tak? Na wiosnę 2020 roku. Co jak będzie, to zobaczymy. Więc ma być podobno 4,7 cala ma mieć, ale no to na razie są plotki, to na razie nie ma co o tym mówić, bo to zobaczymy, jak wyjdzie. No jeszcze coś ma być w październiku albo w listopadzie, planowane są nowe AirPodsy wyciszające hałasy z otoczenia, to by była, myślę, że fajna rzecz dla nas. No i tak, i zobaczymy, co tam jeszcze pokażą, tak? No ale tu nic więcej na tej konferencji nie było. A 19 września iOS 13. 30 września iOS 13.1, czyli część nowości z iOS 13. Apple się bał, żeby tego po prostu za wcześnie nie wypuszczać, żeby nie wypuszczać jakiegoś niestabilnego bubla, została przeniesiona w przód na 30 września na iOS w wersji 13.1. Są to m.in. automacje, nie wiem jak to się w polskim dokładnie nazywa. W każdym razie chodzi o to, że na przykład skróty z aplikacji skróty mogą się wykonywać o konkretnych godzinach. To między innymi zostało przeniesione na wersję 13.1. No to zobaczymy też, co będzie nowego w tych systemach. Jak już będą, to na pewno też będzie na ten temat audycja. Bo to dużo tych zmian dostępnościowych jest w tych, najnowszych systemach. Tak. Dużo tego tam się narobiło. No, ale to już, to myślę, że poczekamy sobie na spokojnie do momentu, aż się już faktycznie pokaże oficjalna wersja iOS-a i wtedy będziemy mogli pokazać, co tam rzeczywiście z tych rzeczy, które były także w wersjach beta, co tam przetrwało, bo to też nie jest oczywiste, bo że to wszystko różnie bywa. Różnie to jest z tym, oczywiście. Dokładnie tak. Ja jeszcze mam jedno pytanie, korzystając. I Robert podano... się pojawił. Ja już tutaj jestem do jakiegoś czasu, natomiast nie chciałem przeszkadzać. Miałem dość dużą awarię, że tak powiem, ale to może. Natomiast chciałem się zapytać, bo niestety umknęła mi część konferencji właśnie z powodu internetowych. Czy podano powierzchnię, znaczy ilość pamięci w tych iPhone'ach 11? Nie widziałem takiej informacji, przynajmniej w tej relacji, którą czytałem, to nie widziałem takiej informacji, więc ciężko mi stwierdzić. Pewnie 128, 256, 512, przynajmniej takie słuchy chodziły, ale jak to jest, to nie doczytałem się takiej informacji. Bo niestety jeszcze 100 iPhone'ów, tu już krążą żarty, że nowy iPhone to kamera z funkcją telefonu, bo tam owszem o aparatach i o kwestiach związanych z nagrywaniem wideo było bardzo dużo mówione. Tak, najwięcej. Większość z tego jest dla nas mało przydatna, ale jest jedna rzecz, która może nam się zdecydowanie przydać.
Chodzi mianowicie o kamerę szerokokątną. Dlaczego może nam się to przydać? Podobno, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy gdzieś tam z Twittera, będzie to bardzo fajna opcja dla wszelkiego typu aplikacji, gdzie łączymy się z jakimiś wolontariuszami, którzy pomagają nam w ten czy inny sposób. Czy to Be My Eyes, czy to tworzone przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego Pomocne Oko, bo jeżeli te aplikacje przełączą się i będą obsługiwać właśnie tę kamerę, to będą miały zdecydowanie większe pole widzenia i zdecydowanie więcej będą mogły zobaczyć bez konieczności jakiegoś machania tym iPhone'em, niż mogą zobaczyć do tej pory. No to rzeczywiście brzmi obiecująco. A ciekawe, jaki to będzie miało wpływ na te wszelkie aplikacje rozpoznające, czy tekst, czy różnego rodzaju obiekty. Czy to też im posłuży, czy wręcz przeciwnie? No ciekawe, bo może dzięki temu więcej obejmować, tak? To pytanie, czy zawsze więcej znaczy lepiej, ale to przekonamy dokładnie, ale to przekonamy się, jak już te sprzęty trafią w ręce kogoś z nas. To może, tak, może trafią, to wtedy potestujemy. Dokładnie. No, to mniej więcej tyle chyba, jeżeli chodzi o konferencję Apple'owską. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także no cóż, zobaczymy, jak będzie w praktyce. Podejrzewam, że na Tyflo Podcaście czy w Tyflo Radiu będzie audycja dość szczegółowa na temat nowości w iOS 13, a może i w tym WatchOS, tak to się teraz tak, nazywa? Tak, WatchOS, tak. WatchOS, jeszcze także... Można dodać, iPhone'y będą posiadać procesor A13 Bionic z dużymi jakimiś ulepszeniami w kwestii uczenia maszynowego, a to może wieszczyć jakieś zmiany w kwestii wszelkiego rodzaju właśnie rozpoznawaczy, czy to tekstu, czy to zdjęć, zwłaszcza jeżeli chodzi o usługi działające offline. To się akurat zgadza. I tu w ogóle jest taki ciekawy trend, bo z jednej strony masę rzeczy przenosi się do internetu, z drugiej strony uczenie maszynowe coraz bardziej przenosi się do sprzętu, ale to podejrzewam też dlatego, że tych danych potrzebnych do uczenia maszynowego jest naprawdę dużo, które tam są potrzebne i może to dlatego. Zresztą nie wiem, się też nie znam na tym, ale tak mi się wydaje, no ciekawe to wszystko są te przeprowadzki z internetu do nieinternetu i odwrotnie. No wiesz, bo teraz po prostu można, to jest prawdopodobnie dlatego, bo teraz można, bo kiedyś działałoby to zbyt wolno. Kiedyś się nie dało, ale w ogóle przecież no co jakiś czas się mówi o tym, że no za chwilę wszystko będzie w sieci i u terminali będą tylko te, znaczy u użytkowników będą tylko takie terminale. A potem w drugą stronę. Tyle, a potem się okazuje, że to, no, to niby to trochę tak, ale to nie tak. Także różnie to z tym bywa. No dobrze, to takim jak zwykle, nie wiem, czy to jest optymistyczny, czy nie. Filozoficznym akcentem dziś. Takim filozoficznym akcentem można chyba zamknąć nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd. Już czwarty, osób było pięć, potem sześć dzisiaj naszych tutaj prowadzących. No i co? No chyba pozostało nam tylko się pożegnać. Ja jeszcze dodam dwie takie krótkie informacje. Pierwsza, której gdzieś chciałem wcisnąć w audycję, ale nie do końca mi się to udało. Pierwsza się jeszcze dotyczy tematu rozpoznawaczy pieniędzy. Jest taki śmieszny hack, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziwne waluty, wykorzystania Seeing AI do tego. Ale absolutnie nie chodzi tu o funkcję rozpoznawania pieniędzy, chodzi tu o funkcję rozpoznawania twarzy. Bo na banknotach znajdują się bardzo często portrety jakichś znanych, sławnych osób. I nie wszystkie, ale niektóre banknoty da się ponoć Seeing AI nauczyć po prostu, żeby te konkretne twarze tych konkretnych osób z tych konkretnych banknotów po prostu rozpoznawał. Więc można też popróbować, można się też pobawić. Drugi news to gdzieś przy okazji Discorda i dostępności. Elektron, czyli właśnie
mechanizm pozwalający na tworzenie aplikacji właśnie typu strony, którego teraz bardzo dużo aplikacji używa, chociażby Skype nowy, chociażby prezentowany tu jakiś nie taki długi znowu czas temu na łamach Tyflo podcastu Signal, chociażby właśnie Discord dostał teraz jakąś aktualizację, pojawiły się nowe dostępnościowe zmiany, co się zmieniło, są wreszcie po tylu latach w Elektronie dostępne paski menu i są dostępne menu kontekstowe, czyli takie właśnie aplikacje jak Signal, jak Skype zawsze miały problem, żeby do menu się dostać, bo to trzeba było robić nawigacją obiektową, szukać tego gdzieś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz można, to jest normalnie pod altem, to jest ładne, fajne, dostępne, da się, działa. I super. Więc... i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście... A ja jeszcze znalazłem dwa newsy, znaczy w zasadzie jeden podwójny, bo tak jeszcze przeglądam Twittera, czy tam coś się nie pojawiło i pojawiło się. No. Od Samsunga tym razem. Znowu kolejna duża firma robi jakieś aplikacje. Jedna aplikacja dla głuchoniewidomych, która zamienia tekst zarówno jakiś napisany i mówiony na Morsa, czyli prawda, połączenie rozpoznawania tekstu i telefon wibruje Morsem. To może komuś to się przyda, tylko to jest jakaś na konferencji w Indiach, więc pytanie, gdzie ta aplikacja będzie dostępna. I druga aplikacja też na tej konferencji w Chinach, w Indiach, więc pytanie też, gdzie to będzie dostępna. Nie ma za dużo informacji, jest powiedziane, że będzie jakaś aplikacja dla słabowidzących, która jakoś no, poprawia obraz dla osób słabowidzących. W jaki sposób ona go poprawia, tego nie wiemy, ale poprawia dla osób słabowidzących. Także no, może komuś się to kiedyś gdzieś przyda. A jeszcze... że Samsungi mają dość dobre te telefony. I jeszcze... No i jeszcze info z wczoraj wieczora. Nie zdążyłem tam zamieścić z portalu Bankier. Ja to tam znalazłem, bankier.pl. Galileo dzisiaj dostępne, czyli ten GPS europejski. No i powiem szczerze, że dość dużo smartfonów to Galileo jednak jakoś obsługuje fakt w pojedynczej częstotliwości. Co za tym idzie, możemy spotkać się z lepszą, z łatwiejszą nawigacją, z bardziej dokładną nawigacją w przypadku programów nawigacyjnych. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy. I ja jeszcze na koniec jakiś taki akcent polityczny. Koalicja Obywatelska obiecuje, że jeżeli wygra wybory, to zostaną zniesione progi zarobków dla rent. Pułapka rentowa ma być zniesiona. No... No tych obiecanek, to teraz obietnic, jest naprawdę tak, dużo. Zobaczymy, tak, co to w ogóle zostanie. Ja to tyle chciałem powiedzieć. No, także tu, jest, tutaj zobaczymy. No. Ja jeszcze tylko, zobaczymy. Bo tam na początku wspomnieliśmy i zapomniałem w końcu przez tą konferencję o tym powiedzieć, o dwóch takich nowych funkcjach, które tam wypatrzono w kodach bet systemów. Nie zostało to dzisiaj co prawda o tym wspomniane, ale no być może to się pojawi. Że w Apple Watchu ma być podobna funkcja śledzenia czasu w łóżku, tak? Czyli jak śpimy, ma to być wykonywane za pomocą sensorów w Apple Watchu oraz na podstawie naszych, że tak powiem, ruchów przez sen i na podstawie naszego tętna. Wszystkie informacje później zebrane będą dostępne, miały być dostępne w aplikacji Zdrowie. Ma być też do tego stworzona specjalna komplikacja. Dodatkowo, jeżeli mamy ustawiony jakiś budzik na rano i obudzimy się przed tym budzikiem, to Apple Watch go automatycznie wyłączy. To też ciekawe, jak to będzie działało, żeby przez przypadek nie wyłączał tego jakoś bez obudzenia, takiego zupełnego. Problemem jest to, że często ładujemy tego Apple Watcha w nocy, ale na to też ma mieć Apple patent taki, że będzie po prostu wyskakiwało powiadomienie o tym, że trzeba naładować zegarek, aby w nocy móc go mieć na ręce i badać ten swój sen. Więc to też myślę może być ciekawe, co już wiele urządzeń takie funkcje ma. No i zobaczymy, czy to będzie, jak to będzie działało, tak, w najnowszych systemach. Nie wiadomo, czy to w najnowszym zegarku tylko, czy w poprzednich modelach też, ale to
się może za jakiś czas przekonamy. I jeszcze jedna funkcja taka mała w iOS 13 będzie dostrzeżona, School Time, która ma pomagać uczniom skupić się podczas lekcji przez to, że byłyby blokowane powiadomienia i połączenia. Dopuszczane by były tylko połączenia alarmowe i alerty, czyli takie już jakieś po prostu specjalne wiadomości, których nie można przegapić. Miałoby to właśnie pomóc się uczniom skupić się na nauce i można by było sobie do tego ustawić harmonogram, kiedy tych powiadomień i połączeń ma nasz telefon nie przyjmować. To tyle. Okej, okay, tak. No to chyba teraz już rzeczywiście wszystko. Teraz już chyba rzeczywiście tak, wszystko powiedziane. No możemy kończyć także dzisiejszy Tyflo Przegląd. Tak jest. Prawie 2 godzinki newsów technologicznych. Dużo nam dzisiaj tego się udało czytać i opowiedzieć. Także no nie pozostaje chyba nam nic innego, jak się pożegnać, co niniejszym czynimy. No i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.